No dzień dobry wam wszystkim. Witam was ojciec Fancim na kanale. Dzisiaj Fernbus Coach Simulator. Zapewne wszyscy wiedzą w Polsce, chyba że ktoś przyjechał z jakiegoś innego kraju, akurat o tym nie słyszał. Słuchajcie, w ten weekend, a dokładnie w sobotę o samego rana, nie pamiętam, to była piąta chyba rano albo czwarta. Autokar, polski autokar jadący, słuchajcie, z Polski, z dokładnie z Częstochowy, jadąc do Medjugorje w Bośni, przed Zagrzebiem, a za Varaždinem, bodajże, tak to się chyba wymawia. Słuchajcie, mówimy na razie o autokarze. Autokar zjechał i uderzył w przepust betonowy, taki nasyp w zasadzie, gdzie tam sobie płynęła jakaś taka niewielka rzeczka, taki strumyk. No i doszło do tragedii, moi drodzy, doszło do tragedii, wielkiej tragedii, bo zginęło na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, 12 osób, chociaż tam są jakieś niepotwierdzone na razie informacje, że drugi kierowca prowadzący ten autobus również zginął tragicznie. Słuchajcie, to pierwsza informacja. Druga, żeby nie było później, że ja, słuchajcie, bo mnie to tak wkurwia, niektórych bym w łeb tak strzelił, że aż by tylko huczało. Słuchajcie, wyłączyłem wszystkie monetyzacje na ten film. Wyłączyłem wszystkie reklamy. Wyłączyłem wszystko, co się da. Więc, żeby później nie było, że mi ktoś tutaj będzie coś zarzucał. To po pierwsze. Po drugie, chciałem z wami po prostu o tym pogadać. Na spokojnie. I chciałbym uczcić przede wszystkim wszystkich zmarłych tragicznie. Słuchajcie, minutą ciszy. Jeżeli na to pozwolicie również, to zapalmy im świeczkę. Jeżeli możecie, zróbcie to na czacie również, a ja się też zamknę na minutę. Dobrze, dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uszanowanie tego, co się wydarzyło i tych ofiar przede wszystkim. Słuchajcie, jedyny symulator, którym ja mogę nawiązać tak naprawdę do tego, co się wydarzyło, chociaż ciężko jest o tym mówić, bo to każda tragedia jest niestety, no szczególnie jak to nas bezpośrednio nie dotyka, no jest trochę inaczej, tak? Inaczej jak nas dotyka, inaczej jak nas nie dotyka, ale o tym słyszymy. Więc słuchajcie, jadę dzisiaj Setrą. Oczywiście ja tutaj absolutnie nie będę nic, słuchajcie, próbował cokolwiek inscenizować, tylko po prostu z tego co wiem, to ten autobus, którym oni jechali do Bośni, przepraszam, przez Chorwację do Bośni, do Medjugorje, jechali właśnie Setrą i to Setrą krótką, niedługą. W też takim niebieskim malowaniu. No takie po prostu znalazłem, aczkolwiek to nie był mój specjalny, słuchajcie, jakiś tutaj nacisk, że tak, po prostu taki znalazłem i właśnie będziemy sobie siedzieli za kierownicą tegoż oto autobusu. Damian, no twoja branża, no dokładnie, no przewozy osób, zgadza się. Dobra, linia 77, słuchajcie, specjalnie nadałem mi numer 77. Wiecie, tutaj nie ma Chorwacji, tak? Tu nie ma krajów południowych, tutaj na studiu JTML w Fernbusie jeszcze nie zrobiły, jest tylko dodana ostatnio, są ostatnio dodane Czechy, więc sobie pojedziemy na te właśnie Czechy, ale oczywiście w tle możemy o tym porozmawiać. Ja nie uciekam się od trudnych tematów. Zauważyłem, że wiele osób próbuje całkowicie odsunąć od ciężkie tematy, odsunąć od siebie, że jakby ich nie było, nie chcę o nich rozmawiać. Tak jakby nic się nie działo, słuchajcie, a ja właśnie nie, a ja właśnie wchodzę w takie tematy ciężkie, podejmuję je, one są ciężkie, można powiedzieć, że nawet, słuchajcie, psychicznie są ciężkie. Na razie mamy rano, więc sobie załączymy światła. O, wiecie co, tutaj muszę zamknąć po prostu sobie drzwi, bo
To mam zblindowane po prostu na... Mam zblindowany przycisk na trackerze. No i w związku z tym... nie zamykają się po D9. Nie, Wojtek, żadnej rekonstrukcji, absolutnie. Tutaj się nawet nie da zrobić tej rekonstrukcji, bo to nie ta droga. Natomiast wam powiem za chwileczkę, o co chodzi z tą drogą, do której doszło, do tej katastrofy totalnej i fatalnej. Bo ja po tej drodze jechałem. Słuchajcie, co prawda nie w tym roku, ale jechałem. Jedziemy najpierw, słuchajcie, na przystanek w lewą stronę zabrać pasażerów. Startujemy z Wiednia, polecimy sobie na Brno, później na Ostrawę, przez Pragę do Pilzna. Tu zakończymy dzisiaj, mam nadzieję, że się uda. Ja wam za chwileczkę wszystko opowiem, bo ja tą drogą właśnie, do której doszło niestety do tego, do tej tragedii. Dobra, patrzę, czy jedzie. Jechałem, także zaraz troszeczkę wam opowiem, jak ja to widziałem, tą drogę i jak ona tam wyglądała. Słuchajcie, włączyłem sobie betę w Fernbusie. Także mamy dzisiaj betę i nie wiem, co się będzie na tej becie działo. Mogą się dziać chocki, klocki różnego rodzaju. Nie wiem, zobaczymy. Jakubek, firma jest bodajże z Błońska. Wiesz co, tego to nie mam pojęcia, skąd ta firma jest, ale to jest korek. Co prawda mamy 7 rano, więc ja wiem, że ludzie do roboty jadą, ale może mnie ktoś tutaj wpuści. Tam jest zielone światło, więc może się uda. Nawet się udało. Piotrek, no właśnie o to chodzi, żeby o tym mówić. Dokładnie, no ja też jestem tego zdania, że nie uciekam się od trudnych tematów. Jak są, to ja ich nie pomijam. I nie interesuje mnie to zupełnie, że komuś się to nie podoba, że ja ten temat poruszam. Poruszam, bo mam taką chęć, bo mam taką potrzebę, słuchajcie. I niestety te ciężkie tematy trzeba poruszać. Troszeczkę sobie, słuchajcie, no ja nie chcę tutaj nic absolutnie do mnie wyjewać. Ja tylko możemy mówić o suchych faktach na razie, tych, których są do tego zdarzenia. A wiecie, sobie tak zaglądałem chyba wczoraj. Tak, wczoraj oglądałem, przejrzałem sobie najtragiczniejsze wypadki autobusowe, które były i w Polsce, i w Europie. I słuchajcie, jak to się stało, zaraz wam powiem co, że napotkałem, że nie pamiętam teraz, w 2012 roku jechała również pielgrzymka, nie wiem czy z Częstochowy, ale jechała pielgrzymka ludzi do Maciugorje przez Węgry i Chorwację i wypadek nastąpił na Węgrzech, na wysokości jeziora Balaton. Również jechali w to samo miejsce, słuchajcie, i tam wtedy zginęło też bodajże chyba 12 albo 15 osób, nie pamiętam, bo już tam tych statystyk było sporo, ale to jest do odtworzenia, możecie sobie znaleźć. Jechał polski autokar z pielgrzymami również w to samo miejsce, do Meczugorje, do tej świątyni. Nie wiem, czy tam jest jakiś klasztor, czy tam jest jakiś, co tam konkretnie jest, to powiem, nie powiem wam, ale dokładnie do tego samego miejsca jechali. Ja mówię, jaki zbieg okoliczności, niesamowite to jest po prostu. I w tym roku to samo miejsce, i w to, znaczy nie to samo miejsce wypadku, tylko w to samo miejsce jechali, nie? Niesamowite po prostu, chyba pechowe to miejsce dla Polaków. Może lepiej, żeby tam nie jeździli, nie wiem, no bo to już jest drugi wypadek. I to bardzo ciężki wypadek Polaków. I wiem z tego, co pisali teraz w mediach, no to, że ci wszyscy, co jeszcze przeżyli, są, no nie wszyscy, jest dużo osób w ciężkim stanie. I nie wiadomo tak naprawdę, słuchajcie, jak oni tam z tego powyjdą, jak oni z tego wyjdą. Nie ma dzisiaj, zbiórki nie znalazłem żadnej, nie znalazłem żadnej zbiórki na te osoby. Szukałem na Się Pomaga i na Zrzutce, nie widziałem tam żadnej takiej zrzutki na to, chyba że coś się może pojawiło. A tu szukałem jeszcze tam w południe, nie widziałem czegoś takiego, ale mi tutaj mam force feedback teraz na tej kostce, niesamowite to jest.
Słuchajcie, tak, są dwie koncepcje, dlaczego doszło do tego zdarzenia. Tutaj tak jak namiot pisze, po pierwsze noc jest od spania, a nie od jazdy. No tak, tylko że wiesz, te przewozy się tak w całej Europie, ja bym ci powiedział więcej, na całym świecie, Damian, są przewozy osób autokarami. I one się, może nie głównie, ale również odbywają się nocami. Tutaj było zachowanych, z tego już wiemy, na bank dwóch kierowców. Pozdrawiam z mojego urlopu w Ustce. Pozdrawiam cię. Odpoczywaj. Filip, dzięki jeszcze raz. Wspierająco od 8 miesięcy, dzięki. Było dwóch kierowców, także chyba wszystkie warunki bezpieczeństwa zostały zachowane. Przynajmniej tak z tego wynika. Ja tu chyba muszę zawrócić. Dopiero będę przyjmował pasażerów. OMSI pisze, że wszystkie autokary z tej firmy konkretnej, której doszło do wypadku, są zadbane. No i było dwóch kierowców, więc... Aha, i autobus miał ważny przegląd techniczny. No i podejrzewam, że też był sprawdzany, tak? Przez policję albo ITD, tak zwane krokodyle, przed wyjazdem. Co się z Jessą często teraz dzieje. Więc raczej stan techniczny by odpadał. Są dwie hipotezy z tego, co czytałem, słuchajcie, odnośnie tego wypadku, ale hipotezy, uwaga, to nie są potwierdzone żadne dane, ani jeszcze to śledztwo się z tego, co wiem, nie zakończyło. Pierwsza hipoteza była taka, no, że po prostu kierowca zasnął, bo to było nad ranem, więc go zmogło, no, i mógł zasnąć, ale to też hipoteza jest, prawda? Druga jest, że miał na przykład jakiś nagły stan zdrowotny, typu, nie wiem, zawał serca, omdlenie, i po prostu doszło do tego, że on z tego pasa po prostu zjechał. Czekajcie, skrzyneczkę, ja sobie tutaj przerzucę. Gdzie jest to moja skrzynia biegów? Skrzynia biegów. O Boże, nie w tej setrze jest to. Tu jest start stop. Może by nie warczało, nie? Żeby nie warczało. Przyjmiemy ich za chwileczkę. Witam. Gdzie jedziemy? Jedziemy na Czechy. Jedziemy sobie na Czechy, na spokojnie. Ale zawsze porozmawiać o tym możemy. Ja mówię, nie uciekam się od trudnych tematów. Absolutnie. Czekajcie, muszę się zalogować do systemu. A jeszcze może nie. Teraz trzeba ich wszystkich wziąć na... Trzeba ich wszystkich wziąć na pokład. Jeszcze raz mówię, nie wiadomo oficjalnie, co było przyczyną wypadku. Hipotezy to są, no bo od jakichś hipotez, moi drodzy, musi się to wszystko zacząć. A oni będą to później albo potwierdzali, albo zaprzeczali. Niestety, z tego, co ja kojarzę, to kierowca niestety nie przeżył tego wypadku, tego autokaru. No i teraz dzisiaj pojawiły się kolejne informacje. Ale to nie są potwierdzone informacje, że drugi kierowca również niestety tego nie przeżył. Co jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo smutne. No i ja nie wiem, na pewno z tego, co tam słyszałem, prokurator w Chorwacji zarządził, ale i tam polskie delegacje chyba były, też medyków i tak dalej, jakiś tam, więc będą robione niestety sekcje zwłok tych wszystkich ludzi, bo muszą sprawdzić konkretnie, czy faktycznie na przykład doszło do takiego zdarzenia, jak omdlenie, zawał serca, nie wiem, cokolwiek tam, jakiś inny, co tam jeszcze mać, wylew jakiś, prawda? Jakiś ciężki stan zdrowotny, który się u kierowcy mógł pojawić. No, także tak to wygląda, słuchajcie, nieciekawie, ale no myślę, że za jakiś czas się pewnie dowiemy. Także na razie nie spekulujmy nic więcej. Czekajcie, ja sobie tutaj załączę. Rzucę sobie. Skrzynia biegów musi być w biegu neutralnym. No tak. Gdzie ja mam tą skrzynię? Cholera, tu jest klimatyzacja. I ona sobie działa. Komuś tam dzwoni telefon. Wszystko mówię, hipotezy, nic pewnego. Czekajcie, no kurde.
Szukam cały czas. Wiecie czego? Nie, skrzyni biegów. I jej nie widzę. Gdzieś mi się skryło. Jakub, zaraz chwileczkę ci pokażę. Patrzę jeszcze, czy pod kierownicą jest gdzieś. O nie. Oj, tutaj mi troszkę zrywa. Ale dlaczego grafikę mają wywaloną w kosmos? Zna się dobrą czy niedobrą? Czekajcie, czekajcie. Jak to było? S. Tu się kiedyś dźwignie zmiany biegów położenie na neutralne. O, dobra. Dobra, teraz już mam, teraz już znalazłem. A czy skrótem to zrobiłem? Zrobiłem to skrótem. Dobrze, drzwi się zamykają. Robimy rozpocznie jazdę. Z Wiednia lecimy na Brno bezpośrednio. Dobra. Piotrek, chyba już lepiej latać samolotami. Dlaczego? Nie, nie, nie. O, to proszę, Marek napisał, że jeszcze może jest jedna trzecia hipoteza. Ja jej o niej nie słyszałem, powiem ci tak. Marku. Coś jeszcze z Wi-Fi nie działa? Tu jest jeszcze, słuchajcie, Wi-Fi. Monitor kierowcy niech będzie włączony. Wyświetlacz niech będzie włączony. Toaletka. Udostępnienie kuchni, gniazdka elektryczne. A podświetlenia nie są potrzebne, bo jest rano. Podniesienie. Teraz chyba jest ok. A jeszcze tam jest chyba temperaturę się ustawia, co? Tak, żeby tutaj nie zmarzli. A chyba jest ok. Poruszamy. Poruszamy, słuchajcie, do Brna. Dlaczego tu się już liście pojawiły? Ustawiłem 8 sierpnia, tak jak jest w realu. A słuchajcie, a tu mi pisze, znaczy mi pisze, a tutaj pokazuje liście normalnie. Już początek jesieni. Samolot jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków transportu. A wiesz co, ja widziałem jakiegoś gościa, który robił przeliczenia i okazało się, że pociąg jest bezpieczniejszy. No bo to chodzi o ilość pociągów, ilość przewożonych pasażerów. No jednak w pociągu więcej przewozisz niż w samolocie. Nie, i co to mnie tak... Kurde, czekajcie, z tym trakierkiem mam coś, nie halo. I wyszło z jego wyliczeń, z jakichś tam tabelek, a propos bezpieczeństwa podróży w różnych środkach transportu. No to powiem ci, Piotr, wyszło, że z jego wyliczeń, z tego gościa, a tam nawet tak dosyć solidnie to liczył, że to jednak pociąg jest najbezpieczniejszy na liczbę przewiezionych pasażerów. Nie na ilość może operacji, tylko na liczbę przewiezionych pasażerów. No mniej samolotów jest mało, no w stosunku do pociągów to chyba tak. No właśnie ten Bol z jego wyliczeń, z tego człowieka, ja tylko przytaczam to, co on tam policzył, nie, ja tego nie liczyłem. No to wychodziło, że jednak pociąg jest bezpieczniejszy. Statystycznie oczywiście, statystycznie. A wiecie jak z statystyką jest, no? No różnie. Najlepiej, żebyś się w tej statystyce nie znalazł. No bo to tak jest, nie? Wszystko jest dobrze, póki mnie to nie dotyczy, ale jak już jedziesz z akurat tym środkiem i akurat się coś dzieje, to statystyk, wpadasz w tą statystykę wtedy i no i wtedy się robi, no dla ciebie nieciekawie. To tak jak ja, nigdy latałem tyle razy z samolotami i można powiedzieć, że po całym świecie, bo i w Azji byłem, no w Ameryce jeszcze nie byłem. I nigdy jakichś tam większych problemów, no czasami jakieś opóźnienia tam przez kontrolerów, przez obsługę, przez coś tam. Jakaś tam niewielka usteka w samolocie była, taka niezagrażająca temu przelotowi.
się zdarzała. No ale jak w tym roku byłem na przykład na lotnisku w Hamburgu, no to akcja terrorystyczna policji była. Z karabinami latali, całe lotnisko wywalili. No i co? I kurde, statystycznie tyle razy się nic nie działo, a ja trafiłem statystycznie, że akurat mi się zadziało. Mi się zadziało. I co? No i mi zamiast lecieć o 11, to wyleciałem prawie o 19. Tyle czasu straciłem. Pewnie bym samochodem albo bym pociągiem pewnie w krótszym nawet czasie był, nie? Tak to, słuchajcie, czasami bywa w życiu. I nie tylko jeśli chodzi o samą komunikację, czy jedziemy samochodem. Chyba samochód, nie, chyba tak, no, rower jest chyba najbardziej niebezpieczny. Jakieś tam mam hulajnoga, rower, czyli samochód, nie? No, a jeszcze motocyklista, tak? Motocyklista wcześniej. Też jak on się zderzy z samochodem, no to szanse, że jakiś tam przeżyje, no to jakieś są, ale na pewno mniejsze. Później mamy co mamy? Później mamy, słuchajcie, jakieś samochody. No teoretycznie te autokary też się tak codziennie, prawda, nie, do wypadków nie dochodzi codziennie. Ale patrzcie, jak słońce świeci, kurde, rano, no i to jest, nie jest zbyt bezpieczne. Dopiero jak jest lusterko, to słonie jest okej. No co, później albo pociągi, albo samoloty, to w zależności kto to liczy. No i słuchajcie, no to są najbezpieczniejsze środki transportu, z tego to wynika wszystko. Tak jak miał tutaj zjechać? No właśnie, ciężko powiedzieć, chyba jednak nie. Piotrek, no tak jak dokładnie jak mówisz, no też mi się tak wydaje, że tak raczej jest, no. Rolki, wrotki, no wiesz co, rolki, wrotki, no to wszystko fajnie jak jedziesz i się nic nie dzieje, nie? Wystarczy, że się gdzieś tam poślizgniesz i się zaczyna robić wesoło. Słuchajcie, na Czechy jedziemy, jakby ktoś nie wiedział, jedziemy na Czechy w Fernbusie w wersji beta. Także to nie jest jeszcze taka pełna wersja wydana oficjalnie. Jesti Matamet, siemaneczko, witam. Także słuchajcie, no niestety dochodzi. Na pewno pamiętacie również taką dużą katastrofę w Polsce autokarową. Czy to był PKS, to był Autosan H9-21. To były Gdańsk-Kokoszki, wjechał w drzewo, rozprął się na pół. Tam też bardzo dużo osób zginęło, bardzo dużo osób było rannych. Też taka bardzo słynna, że tak powiem, katastrofa w ruchu lądowym, autokarowym. Bardziej taki autobus podmiejski to był. No taki typowy PKS, no między wioskami a Gdańskiem. Z tego co ja tak pamiętam. Była wielka katastrofa też kilka, w 2012 roku bodajże, w Grenoble we Francji, chyba z Francji, Grenoblu, gdzie spadł autobus z takiej wysokiej skarpy, tam też wiele osób zginęło, nie pamiętam, też 15 czy coś koło 20, nie, słuchajcie, nie wchodźmy w liczby, bo to już nie chodzi o żadne liczby, po prostu dużo tych osób zginęło. I no wiadomo, różne są przyczyny, tak? O ile ten wypadek w Gdańsku, Kokoszki, myślę, że można było uniknąć, bo on raz, że był przeładowany, dwa, on był w bardzo słabym stanie technicznym, ten autobus. Tam jakieś opony były zdezelowane, bo tam kiedyś oglądałem taki reportaż o tym autokarze, tam się wypowiadali właśnie biegli na temat tego autokaru, on tam był w opłakanym stanie technicznym, przyjął za dużo pasażerów, pasażerowie również stali, nie tylko siedzieli, ale i stali. I powiem wam, że no to było coś, to mi się tak wydaje oczywiście, nie, tak sobie myślę, to mogła być katastrofa, której można było uniknąć po prostu. Piotrek pisze, że w Bieszczadach też był wypadek ukraińskiego autokaru na serpentynach. A kiedy to było, Piotrek? Mniej więcej. Omsi, jeszcze tych starszych kierowców to niektórzy lepiej jeżdżą niż ci młodzi. No, zgadza się, ale to wiesz, Omsi, tu nie ma zasady. To może działać w drugą stronę czasami, wiesz? Że ten stary ma słabe nawyki, a młody już ma dobre, tak? To też może działać w drugą stronę. Ja bym tak nie uogólniał tego, że
że starzy to są zajebiści, a młodzi to są do dupy totalnie. Bo może być odwrotny przypadek akurat, w zależności od człowieka, w zależności jakie ma umiejętności, ile tego, ile się najeździł, gdzie jeździł, czy tylko wokół komina, czy jeździł na dłuższe trasy, czy na międzynarodowe, czy tylko tutaj po naszych tych krajówkach. No wiesz, no to jest milion składowych takich i osoby, i samochodu, i miejsca, i drogi, i warunków, i śliskości, i wszystkiego. Witam, witam. Także słuchajcie, no dzisiaj ja mówię, nie opuszczam tego tematu. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli za złe, że ja ten temat poruszyłem. Absolutnie nie chcę tu robić żadnej histerii, nie chcę tu robić żadnej, słuchajcie, żadnego rozliczania kogokolwiek, za cokolwiek, absolutnie nie. W ogóle nie, na tym nie zależy, nie mam takiego powodu nawet, a i po co nawet, z drugiej strony, tylko chciałem tak z wami po prostu tutaj wymienić się poglądami na ten temat, bo może wy macie jakieś inne, no ja mam takie, wy możecie mieć inne, ale nie odpuszczam tego tematu, tak jak inni po prostu wiem, że uciekają od niego, no i mam nadzieję, że to doceniacie, mam nadzieję, że doceniacie. Przypominam się, nie ma żadnych, nie obowiązują się absolutnie żadne tutaj wspierania i tak dalej, wszystko jest wyłączone. Wszystkie reklamy są wywalone, z tego nie będzie, także później nie było, że ja tutaj specjalnie o tym gadam, żeby robić. Ja tylko po prostu w związku z tą tragedią chcę o tej porozmawiać. Nie, bo wszystko zależy od człowieka. No dokładnie właśnie o tym mówię. Osobisty dziadek ma 84 lata, w sensie, że twój pewnie jeździ i tam ja czuję się z nim bezpiecznie. No właśnie, no widzisz, no. A ja też znam osoby, które już na przykład jeździć nie mogą. Pociąg za ICE niemiecki, tak? Ale chyba dupę mu ucięło w tym, przepraszam, ale ucięło mu dupę w tym pociągu, bo on tak się nie zakończy, ten pociąg. Solary jakieś, chyba jeszcze jesteśmy w Austrii, mi się wydaje. Bo te ICE to raczej właśnie tutaj te rejony latają, nie? Cześć, Dada, witam. Kubas, no możemy podyskutować. No właśnie, o to chodzi, tylko podyskutować. Nic więcej, nic, nie ma żadnego innego ukrytego planu. Jacek, z tego co wiem, Jacku, to nie jest potwierdzona informacja. Wiem, czytałem, natomiast to są nie są potwierdzone informacje ani przez lekarzy, ani przez prokuratorów. Także na razie... Ja o tym mówiłem już, Jacek, tylko że to nie jest jeszcze pewna informacja. Możemy podyskutować o największych polskich katastrofach. No to mówiłem w ruchu lądowym, no to właśnie głównie autokary, no bo to jest przewóz jednak osób, prawda? Czyli jak się już coś dzieje. Zresztą, słuchajcie, podobnie jest i na kolei. Jak jedzie skład towarowy, jedzie z węglem, jedzie z węglem i się nawet wykolei, albo jak się nie wykolei, to się zderzy z jakimś tam innym składem, nie daj Boże właśnie osobowym, to dopiero wtedy się zaczyna, no bo jeżeli sam skład towarowy ma awarię, katastrofę, no to załoga, powiedzmy, lokomotywy, tak, ucierpi i no może, różnie się tam może skończyć, tak, tam w lokomotywie zawsze jest jakaś szansa, że on ucieknie do tej lokomotywy, że przeżyje. W autokarze, jak jedzie autokar, wiadomo, ma tych tam, nie pamiętam, no za 40 osób ma, nie, na pokładzie, no może i lepiej, bo są autokary, co pewnie mają jeszcze więcej, jakieś dwupiętrowe, nie, albo te takie trzyosiowe, no więcej po prostu tych pasażerów siada i wtedy coś się dzieje właśnie, tak jak teraz, wali w przepust, albo wali w podporę mostu, nie, betonową, albo, no nie wiem, spadnie z mostu. Jakaś taka naprawdę mega, mega dziwna historia się dzieje, no to wtedy tych ofiar jest bardzo dużo. No niestety. I wtedy taka katastrofa robi się słyszalna. Słyszalna przez długi, długi czas. I oczywiście są analizy wyciągane, badania lekarskie, tak, wszystkich kierowców, sprawność techniczna, gdzie był kupiony,
kupiony, jaka marka, jakie opony, no wszystko, 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 prawda? Ja kiedyś miałem osobiście sam zdarzenie drogowe. Słuchajcie, jak przyjechała policja, a też jechaliśmy na pogotowie, bo było to różnie, bo po prostu się słabo czuliśmy. A to... O, patrzcie, 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 widzieliście, co się wydarzyło? No, dobrze, że refleks był. By było, kurde... Jeden zahamował, autostrada, nie? Jeden zahamował. A propos właśnie zdarzeń. No to słuchajcie, policja mi sprawdzała również opony w samochodzie. Z jakiego roku była, jakie były opony, czy wszystkie były te same, oczywiście. Sprawdzali mi opony, sprawdzali mi bieżnik na tych oponach. Również sprawdzali, podobno sprawdzali, ja przy tym nie byłem i tego nie widziałem. Podobno jakoś mieli możliwość sprawdzenia, czy ja miałem zapalone światło. Nie wiem, czy oni badali temperaturę tej kloszy, czy co. Ja nie wiem, nie wiem. Nie chcę wnikać, ale tak podobno słyszałem, że to robili. Oczywiście, no wszystko miałem, nie? No Piotrek, refleks był, tak. Cześć Beli, no udało mi się tym razem. No ale jak widziałeś, na autostradzie nie zahamował, bo się zastanawiał, czy ma skręcić, czy ma nie skręcić. No i zdążyłem. Chyba źle pojechałem. No nie, dobry nawjeżdżamy, tak, tak. Jesteśmy w Czechach. Ścisz troszeczkę krew. Spróbujemy. A zobaczcie teraz, czy jest lepiej. Iwo, nie, hipotez już są trzy. Są trzy hipotezy. Nie, nie. Nie tylko, że pękła opona, że kierowca zasnął, albo kierowca stracił przytomność. Po prostu. A trzecia to jest opona. Wiesz co, Locik, odnośnie maszyny to. To może nie dzisiaj. Grę troszeczkę ścisz. No to napiszcie mi, czy jest lepiej. Jest ok. 12 km jeszcze zostało mi tutaj. Co ja chyba mogę już włączyć to? Dźwięk jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Dobrze, no to git. Cześć Piotrek. Także słuchajcie, no naprawdę z tymi zdarzeniami drogowymi różnej maści i różnych przyczyn, tylko no właśnie, robi się duży medialny taki szum, ale no... Znaczy dobrze, że o tym się też mówi, no bo często jest tak, że się stało taki... To nie są dziwne, to po prostu się zdarzają. Wyciąga się jakoś tam wnioski, nie? A to się tachograf wprowadza. Nie wiem, czy słyszeliście, że w osobówkach podobno mają być czarne skrzynki. W osobówkach w każdym nowym samochodzie od któregoś roku, ja nawet nie wiem, czy nie od tego roku, albo do 23, w każdym samochodzie osobowym będzie czarna skrzynka. Będzie wtedy można zobaczyć reakcję kierowcy, czy on w ogóle na przykład reagował jakkolwiek przed zdarzeniem, przed zderzeniem, może tak. I to będzie do zbadania. To będzie do zbadania. Z tego co wiem, w tym autokarze, który właśnie miał teraz katastrofę w Chorwacji, zniszczony został tachograf. Zniszczony został przy tym zdarzeniu, bo tam cały przód został zmiażdżony. Zniszczeniu uległ tachograf, w związku z tym niestety nie są w stanie praktycznie na razie, przynajmniej na chwilę obecną, nic z niego odczytać. Natomiast kiedy będą wprowadzone takie czarne skrzynki do samochodów, słuchajcie, ja myślę, że no to wiadomo, może działać przede wszystkim pozytywnie, ale też może działać jakoś tam negatywnie, na przykład ubezpieczyciele będą mogli się mocno wtedy bronić, żeby takiego odszkodowania, słuchajcie, no po prostu nie wypłacić. A z różnych przyczyn, a na przykład z przyczyn prędkości. Będzie gościu jechał z bardzo nadmierną prędkością,
I ubezpieczyciel powie, że to była właśnie to była ta wina, ta prędkość, a no i on się gdzieś tam, albo jakąś klauzula będzie w tym, no nie wiem, słuchajcie, może też tak być, nie, że ta skrzynka też będzie działała raz, że korzystnie na zasadzie badania przyczyny, ale dwa, też może działać niekorzystnie dla samego zainteresowanego. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, bo to jest, z tego co wiem, to skrzynki mają, czarne skrzynki w samochodach mają wyjść niedługo. Kurde, ja chyba tutaj wam powiem, nie byłem w Brnie, bo ten całkiem fajnie wygląda, ten przystanek autobusów. Piotrek, też tak słyszałem o osobówkach, no właśnie ja też. Czekajcie, bo mi się tutaj trakier coś buntuje. Dobra, już widzę ten znacznik. Nie słychać się z zewnętrznej kamery. No dobra, Foxy, będę próbował z wewnętrznej. Damian, od środy 6 lipca 2022 roku wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej muszą być wyposażone podobnie jak obecnie samoloty w tak zwane czarne skrzynki rejestrujące. Czyli jednak, czyli od lipca tego roku, tak jak Damian pisze. Jestem tylko ciekawy właśnie, no ale skoro muszą, no to pewnie mają. Czy no wiecie, bo w dobie tak, że tej elektroniki brakuje do samochodów, do produkcji samochodów, to pytanie, czy te skrzynki w ogóle powstają. Ale dobra, wiecie co, to zróbmy tak. Ja zrzucę sobie bieg, na razie wyłączymy silnik. Niech sobie klimka chodzi. Moi pasażerowie sobie siedzą. A, no i dobra. Wiem, co chciałem powiedzieć jeszcze. Słuchajcie, w tym roku, kto jest widzem mojego kanału na bieżąco, to wie o tym. Byłem w Bułgarii i oczywiście z lotniska zabierają nas autokary. No, tak zwany transfer. Z lotniska do hotelu i odwrotnie też. I słuchajcie, bardzo fajnie, bo bardzo przytomny kierowca był w Bułgarii. Co, kurde, Bułgarii to się raczej rzadko zdarza, bo oni tam raczej mają wywalone lachę, ale ten był wyjątkowo przytomny kierowca. I jak sobie, no to sami Polacy byli, tutaj wiadomo, tak, bo to z jednego biura podróży. I słuchajcie, jak widzicie, że są pasy, tutaj przy każdym fotelu są pasy, to ten kierowca powiedział, że nie odjedzie, nie ruszy. W autokarze turystycznym, nie? Każdy tam, a tam już jestem na wakacjach, mam wysmolone, mam wszystko w dupie, słuchajcie, a on powiedział, że nie ruszy, jak wszyscy nie zapną pasów. Wszyscy po prostu jak jeden przeszedł się po autobusie gościu i stał nad ludźmi tyle czasu, aż ktoś po prostu te pasy otworzy. Przepraszam, zapnie. Aż te pasy wszystkie zapnie. Także byłem zdziwiony, naprawdę. Ale mówię, szacun dla gościa, naprawdę, bo tutaj pilnuje nas po prostu, nas pilnuje, nie? Pod kątem bezpieczeństwa. Super. Bardzo mi się to podobało i byłem w ciężkim szoku, że to się w ogóle stało w Bułgarii, nie? Że w Bułgarii tak gościu podszedł do tematu. To tam się zazwyczaj nie zdarza. Dobra. Słuchajcie, bierzemy kolejnych pasażerów. Tak, das Ticket, bitte. Tak, niektórzy by chcieli sobie wejść jak zwykle. Na gapę, no ale tak się nie da. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Damian, ty w ogóle jeszcze co innego piszesz, ale to wiesz co, to jest w ogóle, nie wiem. Pierwszy raz słyszę o tym, co piszesz. Nie będę nawet tego powtarzał, bo to ja chyba nie. Aż szkoda w tym momencie to powtarzać. Wydaje mi się, że tak nie było, ale to pewnie wszystkie badania potwierdzą. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do wybrania tutaj. Jezu, gdzie to ja mam? Tu jest ta Ostrawa, mi uciekła. Ona chce sobie bilet kupić. Okej. Dziwne, że mam język polski i oni nie są w stanie przez tyle lat tu w Fernbusie, w studiu TML zaimplementować tam innych języków oprócz języka naszych zachodnich sąsiadów. Granicznych zresztą. Dobra.
Piotrek, wszyscy powinni zapinać. Zgadza się. A Piotrek, ile razy byłeś w autokarze i ile razy ludzie zapinali wszyscy pasy? Moje pytanie, albo do Was mam pytanie. Jeździcie gdzieś tam czasami autokarami na różne rodzaju wycieczki, przejażdżki, PKS-y, krótsze trasy, dłuższe trasy międzynarodowe, między innymi państwami. Ile razy wszyscy pasażerowie zapinali pasy? Słuchajcie, pytanie do Was. Tak osobiście, z ręką na sercu. Ile razy widzieliście, żeby wszyscy pasażerowie, jak gdzieś tam obok Was siedzą, wszyscy mieli pasy w autokarze zapięci, tak? W samolocie musisz, nie? W samolocie przy starcie i lądowaniu wszyscy muszą zapiąć pasy. Stewardesy chodzą i sprawdzają, tak? Jak ktoś nie ma, zapomniał, to mówią, proszę zapiąć pasy, tak? Za każdym razem. A w autobusie się tak dzieje? No powiedzcie, z ręką na sercu, ile razy widzieliście, że zapinaliście pas? Paweł pisze 0. No i to jest prawidłowa odpowiedź. Peli, a zazwyczaj w Flixbusie to tak z połowa ma. No właśnie. Foxy, a u mnie nikt nie zapinał pasów, właśnie. Czyli no, tak szczerze piszcie, nie? Łukasz, żaden. Zgadza się, właśnie żaden. Rokiem, w samolocie każdy, ale w autobusie chyba nie. No, słuchajcie, a tu są pasy i tu są pasy. No, i w samochodzie też jak wsiadasz i nawet do osobówki też masz obowiązek, siedzisz na tylnej kanapie, masz obowiązek zacząć pasy. I to bardzo często w osobówce zapniesz te pasy, a w autokarze wsiadasz do autokaru i nigdy nie zapniesz tych pasów. I powiem Wam, co więcej, ja się też przyznam, ja też nie zapiąłem tych pasów, jak wsiadałem na początku, nie, do tego autokaru. No oczywiście ten facet na mnie to wymusił, nie, ale ja z drugiej strony mówię, no ale zajebiście, że wymusił. Dobrze zrobił gościu. I kurde, ja mówię, no kurwa, szacun dla gościa, naprawdę, ja byłem pod wrażeniem. To tak właśnie od strony kanału, tak do tego, tak właśnie sobie o tym pomyślałem. No oczywiście ja się przyznam osobiście, bez bicia też nie, tych pasów nie zamknąłem, nie zapiąłem. No ale później zapiąłem, wiadomo. Mopi, jeżdżę 8 lat z Sinbadem do Polski, jakoś nigdy mi się nie zdarzyło, żeby każdy miał. No właśnie, no właśnie. Ale widzisz, ten kierowca, powiem Wam tak, niektórzy ludzie byli nie tyle zbulwersowani, nie tyle byli zbulwersowani, co co zdziwieni byli. Po prostu byli zdziwieni. Jak to kierowca im zwraca uwagę, że oni przyjechali na wakacje, oni już wysiedli z samolotu i ktoś im zwraca uwagę, że on ma zapiąć. Na szczęście nie było, wiecie co? Bo ja już myślałem, że jak to no, Polacy, no my mamy taki, niektórzy mają tak, nie? Że czy ktoś mu zwraca uwagę, on już jest na tym, w ogóle weź tam spadaj na drzewo. Ale nie, powiem Wam, że kurde, tu byłem w szoku. Każdy tylko był po prostu bardziej zdziwiony i wszyscy zapięli. Wszyscy zapięli do końca, do swojego hotelu jechali z zapiętymi pasami. Słuchajcie, statystycznie jakbyście sobie zobaczyli w Bułgarii, ile jest wypadków, to Bułgaria chyba jest na samym przodzie. Nie wiem, czy jest pierwsza, ale na pewno w pierwszej czwórce, piątce się łapi, jak jeśli chodzi o ilość wypadków i dwa o ich, że tak powiem, tragiczne skutki. Nie, także może to też wynika z tego, że ten gościu miał już takie przykre, ten kierowca autobusu, który jechał tego autokaru. Ale oni też autokary mają całkiem dobre, powiem Wam, tam są też Mercedesy, Setry, Many. Także nie, tam nie ma już jakiejś padaki takiej, jak powiedzmy mogłoby się wydawać. Nie, autokary mają już typowo europejskie, w Bułgarii to nie jest... Znaczy oni są zacofani w stosunku do naszego kraju, ale infrastrukturalnie i tak dalej. Natomiast no, pod tym kątem naprawdę szacun, nie? Słuchajcie, no tak, dzisiaj nowe samochody osobowe mają system taki, że jeżeli nie zapniesz pasów i powiedzmy, możesz nie zapiąć tych pasów do momentu, kiedy jedziesz tam chyba 20 km na godzinę, później jeżeli ich nie zapniesz, no to masz przeraźliwy dźwięk, oczywiście on ustaje,
po tam, nie wiem, 2-3 minutach takiego mocnego brzdękania, oni ustają w końcu. Albo wiem, że niektórzy też zapinają pasy za siebie, za plecy, ale dzisiaj są poduszki w samochodach. Dwa, uderzenie głową w szybę i może się skończyć niefajnie. Natomiast też są czujniki, czujniki są na fotelach, na przykład na tylnej kanapie. I wchodzą pasażerowie z tyłu, siadają na kanapę i jeżeli oni zamkną, to w samochodzie też jest dźwięk. Taki dosyć głośny i przeraźliwy, wkurwiający. Mówiąc jednym słowem. Dlatego, kurde, widzicie, no, te pasy niby takie, ten pas niby, słuchajcie, jest pierdołą, ale on może spowodować, ja nie mówię, że zawsze, on może spowodować przeważnie to, że gdzieś tam ktoś nie wypadnie, nie przeleci naprzód. Ja nie wiem, czy czytaliście, bo są pierwsze już zeznania tych osób, co przeżyły teraz w tym wypadku w Chorwacji, no to oni powiedzieli, że ci, co byli z tyłu, przelecieli i zaczęli przygniatać tych, co byli z przodu. A słuchajcie, no, a jaki jest wniosek w związku z tym? Oczywiście ja też nie chcę nikogo o nic posądzać. Ja tylko mówię, co może z tego, co z tego może wynikać? Może wynikać to, że nie mieli niestety pasów. Jadąc na dłuższy dystans, byli w nocy, pierdzili się, wiadomo, bo to człowiek śpi w tym fotelu ciasnym. Trzeba zmieniać pozycję, żeby jakiekolwiek krążenie było. Czyli raz na jednym półdupku, raz na drugim, a to nogę w prawo, a nogę w lewo, a to się wyginasz. No i ten pas przeszkadza, ja wiem. No ja wiem, że przeszkadza. I no i niestety, no chyba wszystko na to wskazuje, że ci pasażerowie, chyba wszyscy, albo przynajmniej w większości, skoro oni tak polecieli maksymalnie do przodu, no bo pewnie pewna część tych pasażerów by się tam jakoś ostała na tych tylnych, przynajmniej od połowy autobusu, bo widzieliście, on był zniszczony do połowy, a od połowy no nie był zniszczony. Więc się tam pcha. Nie, się dobrze. Myślę, że udałoby się tam komuś bez mniejszych chyba obrażeń jakoś tam wyjść z tego, nie? Ale to też są, słuchajcie, to też są jakieś tam hipotezy. Ja mówię, co może z tego wynikać, ale jeszcze raz mówię, może. No, może być tak, a mogło nie być tak. No to pewnie będzie badane i raczej ten raport w końcu powstanie i się dowiemy, jak tam naprawdę było. Ale takie wnioski powinny być wyciągane, słuchajcie, także ewidentnie, no moim zdaniem ewidentnie. Okej, idziemy prosto. Natomiast co do tej drogi w Chorwacji, słuchajcie, bo ja po tej drodze jechałem dwukrotnie, bo to jest droga, sobie patrzyłem dzisiaj na mapie, na Google, w którym to miejsce nastąpiło. I to dokładnie mniej więcej po drodze między Zagrzebiem, a tam jest autostrada, a Varaždinem, chyba to tak się nazywa. Tam jest naprawdę bardzo fajna i nawet jak na Chorwację, znaczy na Chorwację, w ogóle no dobra droga, no normalna droga, autostrada, dwupasmówka, odgrodzona, są bariery. I no tylko, że są zakręty, tam są zakręty i powiem wam, że te zakręty, jak się tak dosyć ostro jedzie, no autokar ile może jechać? Chyba stówkę, tak? Tam 120, nie? 100-120 bodajże, chyba autokar wyciągnie. No troszkę chyba więcej niż ciężarówka taka jedzie sobie. Ale to teraz możecie mnie poprawić, ja tylko zgaduję, wiadomo, nie wiem tego. Ale wydaje mi się, że on chyba koło 100 km to tak spokojnie jedzie. Jest w stanie wyciągnąć autokar. Wiecie, jak pojadę w lewo. Na Ostrawę. W związku z tym, ile? 110? 110 autokar. No dobra. Stówka. Damian pisze stówka, Piotr Wabrze pisze stówka. Stówka. O 100 km na godzinkę. Nie,
Niemniej jednak tam dosyć ostre są zakręty, słuchajcie, na tym odcinku, bo tam się od strony tam Varaždina tam są takie wzniesienia i dosyć ta droga taka kręta jest, ale dwupasmowa. Ponieważ było to bardzo rano, no niestety zachodzi, tak jak zresztą w tych wszystkich tam ich hipotezach właśnie wychodzi, że to mogło być zaśnięcie, tak? To bardziej, że to było rano, dosyć kręta droga i niestety autobus wypadł z tego rogu. Na nieszczęście, słuchajcie, ja podejrzewam, że nie byłoby może takiej tragedii, gdyby ten autokar gdzieś tam wyjechał i gdzieś nawet do rowu jakiegoś wpadł, przerysowałby jakimś tam bokiem, może by ktoś miał jakieś obrażenia, może miał ktoś jakieś rany, ewentualnie jakieś tam inne rzeczy, ale może nie byłoby tyle ofiar, a on niestety centralnie przodem wrysował się w ten przejazd, przepust taki nad... No ja widziałem zdjęcia z tego dzisiaj, to strasznie niefartownie ten autobus tam wleciał, strasznie niefartownie, mówię, żeby to było dosłownie, nie wiem, no wiecie, no pół kilometra wcześniej on by gdzieś tam w jakiś rów padł i pewnie nie byłoby aż tak wielkiej, no, tragedii. Ale to wiecie, no, teraz co tu można gdybać, no, ja tutaj możemy o tym porozmawiać, sobie wymienić zdania, ale żeby babcia miała wąsy, tak? No, ale no nie ma. Chociaż babcia czasami wąsy ma. Jest taka starsza. Dobra, ktoś tam o mapę się pytał, pokażę wam mapkę. Lecimy teraz, słuchajcie, byliśmy w Brnie, lecieliśmy z Wiednia. Jedziemy do Ostrawy, w Ostrawie zawrotka. O, ja chyba tu muszę przystanek zrobić na parkingu. I co? I tutaj chyba trzeba będzie, zaraz zobaczymy sobie. Tak, trzeba 15-minutową przerwę zrobić pasażerom. Piotrek albo by się jakoś wywrócił czy coś, no nie wiem, no słuchaj, no tak. Kazimierz, ale to jeszcze chyba nie jest potwierdzona informacja przez władzę, tylko to jest na razie taka nieoficjalna informacja o tym kierowcy drugim, tak? Pawelu, ale ty piszesz o autokarze takim turystycznym, 80 km na godzinę, autostradzie, drodze ekspresowej, dwujezdniowej. Wiesz co, no to powiem ci, że mi się wydawało, że stówka. Pawelu, chyba, że jesteś kierowcą autokaru, ale mamy tutaj Damiana, też kierowcę zawodowego i no myślę, że Damian też wie, jakie są przepisy dla autokarów. No, Kazimierz, kierowca miał 72 lata. Szkoda, naprawdę szkoda wszystkich ludzi. No to już nie tylko kierowcy, ale wszystkich ludzi. Bardzo szkoda, że niestety stracili w tak nieciekawych okolicznościach życie. Nie, no dzisiaj słuchajcie, tak mówię, no można hipotezy snuć i tak dalej. Myślę, że dochodzenie tamte prokuratorskie jednak to wykaże, co się tam wydarzyło. Jakubek ma być z Polska. Tak, wiesz co, no tą Polskę to ja już słyszałem, że Jakubek od TML-u do Fernbusa pewnie z półtora roku już, no. Taki szybko palniany jest, górniczy, kopalnia mamy. No może się doczekamy, jak już Czechy zrobili, no to kurde, no to... A troszkę tych... Trochę tych użytkowników Fernbusa jednak mają w Polsce. Damian, dodatkowym argumentem za zapinaniem pasów jest to, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłacania pełnych kwot odszkodowania ofiarom wypadków, które nie miały zapiętych pasów. No widzisz. Czy warto się dowiedzieć takiej informacji, Damian? No tak, no bo to poniekąd, Damian, później to wynika z tego, odwracając kota ogonem, że jakbyś miał te pasy zapięte i nawet byłoby to zderzenie i zadziałałaby ta siła, to byś na przykład nie przeleciał pół autokaru do przodu, czy cały. Gdzieś byś tam, prawda, nie wylądował z przodu, nie? Więc...
abyś się tylko zatrzymał na tym fotelu, oczywiście mógłbyś mieć uraz brzucha, miednicy, nie wiem, coś złamanego, prawda? Ale to są inne obrażenia, jak przejdziesz po autokaru i się gdzieś wbijasz, no, głową. Także tak, tak, no. A myślę, że wiesz, większość tych firm ubezpieczeniowych jednak będzie na tym sobie, będzie na tym bazowała. Jakubek, ale jest przepis, że jeżeli jest konstrukcyjnie przystosowany i ma pasy, to może 100 km na godzinę. Dzięki Jakubek za info. Czyli tak jak Damian pisał, 100 km na godzinę. Dzisiaj większość autokarów, wszystkich praktycznie tych już od dłuższego czasu, ma, jest wyposażony w wszystkie pasy dla wszystkich pasażerów przede wszystkim. On ma, te autokary mają wiele systemów. Słuchajcie, te mają też to jazd w górach, prawda? Czyli retardery. Oczywiście tempomaty. Dzisiaj to już mają aktywne też tempomaty, te nowsze autokary. I ASR jakieś antypoślizgowe i tak dalej. Więc tych systemów jest też naprawdę bardzo dzisiaj dużo w tych nowych autokarach. I one na pewno pomagają, słuchajcie, przy różnych zdarzeniach. Tutaj momentami i tak hamują intensywnie, że trzeba uważać. Filip, jeden z kierowców jadących w tym autokarze mieszka w mojej miejscowości. No to bardzo szkoda, Filip. Znałeś w ogóle tego człowieka? Damian, teraz już gra nie powinna być za głośno. A teraz zobaczcie jeszcze, już zmniejszyłem jeszcze bardziej dźwięk. Bercia, jeździłam często do Holandii takimi busami 9-osobowymi i uwierzcie mi, nie spałam całą drogę, żeby pilnować kierowcy. O kurde, Bercia, no to powiem ci, pewnie przyjeżdżałaś niesamowicie zmęczona po takiej drodze, skoro musiałaś pilnować kierowcę, ale co, znaczy, że Bercia, że zdarzało się, że któryś przysnął? W związku z tym pytanie do ciebie. Jakubek, pamiętajmy, że jazda autostradą jest jednak bardzo nużąca, zgadzam się, na dłuższą metę, tak. Szczególnie jak jadąc z Częstochowy, Jakubek, oni tam pokonali, ja nie wiem ile, ale już tam pewnie jest z 500-600 km od Częstochowy, a może i nie, no to nawet może być więcej do Chorwacji, z 600-700 nawet tych kilometrów. Oczywiście w obsadzie dwuosobowej, ale mimo wszystko zmęczenie daje o sobie. Zresztą tak jak napisał tutaj jeden z widzów, 74 lata miał kierowca, no wiadomo, im się jest starszym, to już chyba każdy, kto tam to tego snu, szybciej chce się spać. Kiedyś jak się jest człowiek młodszy, to może sobie dłużej, że tak powiem, pobrykać, a jak się jest troszkę starszym, to tego snu potrzeba jak gdyby szybciej, no. Nie wyprzedzam, jadę sobie powoli tutaj. 60 km, to trochę przywolno. Tak, Piotrek, ale na pewno większa szansa na przeżycie. Też się z tym zgadzam. Siema, Jacob. Tempomat na autostradzie jednak ma swoje minusy, szczególnie w nocy. Tylko jeszcze raz, Kuri, są dzisiaj w nowych autokarach tempomaty aktywne. Czyli one utrzymują odpowiednią odległość, tak, to co mniej więcej teraz się dzieje, to tam z automatu autokar hamuje. Nawet jak się przyśnie jako kierowcy, to on i tak wychwyci to szybciej niż gdybyś nacisnął na hamulec. Bartek, mnie kiedyś inna sytuacja wystąpiła na temat autokarów, czyli jadę do Torunia po S5. Tak coś lekko podskoczył i się zepsuło, tylko było czekać na autokar. No to dobrze, Bartek, to ty mówisz o sytuacji, gdzie była jakaś awaria techniczna autobusu i to się też zdarza, zdarza się w każdym samochodzie mechanicznym. Więc to się zdarza, natomiast my tu mówimy troszeczkę o innych rzeczach, czyli o właśnie jakimś tam niezapinaniu pasów, o innych rzeczach. Autosany OMSI, no wiesz, autosany to jest
Co ci powiedzieć? No to nie są nowoczesne autokary. I wercia, no jeden zasypiał. Trzeba było szarpać. To jeszcze mnie opierdzieli, że oni nie zasyp, że on nie zasypia. No to dobrze, wercia, żeś pilnowała, skoro ty tak widziałaś, że on zasypia, no. No tak to wygląda. Słuchajcie, tam różne, no co, te firmy jakieś tam próbują, tak? Na autostradach mamy jakieś te kostki takie wystające, że jak jedziesz w nocy i zaczynasz wjeżdżać na pasmo, to ci zacznie tu kierownicą szarpać, tak? No są jakieś tam rozwiązania różnego rodzaju, tak? Ktoś tam pije Red Bulle, czy też te energetyki i teoretycznie wydaje mu się, że no może faktycznie na te pół godziny to działa i on jakoś tam w miarę nie zasypia. No ale później w jakimś tam czasie to puszcza. Podobno jest efekt po kawie też taki, że faktycznie początek jest ok, a po przejściu tej granicznej fazy takiej, jak ktoś tam jakiś wykres narysował właśnie pobudzenia po kawie, nie? To później zjazd jest. To taki normalnie jest normalnie zjazd i się znowu chcesz spać. Albo może nawet się bardziej chce spać. W tunelach światełka zapalone, bo to pamiętamy. Miki, jeszcze ścieżki REM. Czekaj, czy ja teraz jestem w stanie to zrobić? Teraz nie jestem tego w stanie zrobić. Wiecie co, zagadałem się chyba z wami. Tak, bo ja już do Ostrawy dojeżdżam. No dobra, no trudno. Będą marudzić, że nie mieli przystanku. Tak, mam trackera już od dawna, wiesz? Luxonixa już pewnie z roku mam. I dla mnie to jest niezastąpione urządzenie, naprawdę. Tam, gdzie spojrzę, tam mi się kamera obraca. Nie muszę używać żadnej myszki. To jest świetne urządzenie. To oczywiście nie jest tanie, ale... No jeżeli ktoś siedzi w symulatorach, to ja uważam, że to jest must have. Głośny człowiek, a ja dzień przed wypadkiem wróciłem z Chorwacji. No jeździłem też na Chorwację, byłem 3 razy już w Chorwacji samochodem. No tam jakichś ciężkich wypadków nie widziałem, ale jakieś tam stłuczki się zdarzały, nie? Raz się na autostradzie zdarzyła, no to zamknęli jeden pas, no ale to wiadomo, korek. Powiem wam, że to nie tylko w Polsce, wszyscy muszą obejrzeć, tam też oglądają, co się wydarzyło. Chociaż tam Polaków strasznie dużo jedzie, więc no nie wiem dlaczego, ale my też tak mamy. Ale chyba inne renority też tak mają, to ciężko powiedzieć, że jak się coś wydarzy na autostradzie, patrzcie, co tu się dzieje. Widzieliście? A propos zdarzeń. No tutaj w tym symulatorze takie rzeczy też się zdarzają. Ten ruch czasami komputerowy nie wyrobi i trzeba mieć refleks, nie? Najgorzej jeszcze, jak coś ci jedzie po lewym pasie, to wtedy odbicie jest równoznaczne z kraksem jakoś, nie? Damian, ale co to za odpoczynek drugiego kierowcy, jak siedzi z boku na tym taburecie? To jest, wie pan, jak żyrafa po safari. Damian, w autokarach są łóżka takie, tam przy toalecie. Nie przy samej toalecie, ale obok mniej więcej są takie miejsca, gdzie on tam może wejść sobie i się normalnie położyć. Ja wiem, że to nie jest takie łóżko jak w hotelu albo w domu. Ja o tym sobie dokładnie z tego zdaję sprawę. Ale słuchajcie, z drugiej strony lepsze takie wyciągnięcie, jak mówi się, kopyt, w sensie wyciągnięcie się jakby całego człowieka niż siedzenie właśnie na tym taborecie, o którym ty, Damian, piszesz. Dobrze, Kuri, to napisz to, co tam uważasz. Tylko, że wiesz, ja teraz tego nie odczytam na pewno. Ale tutaj dziwnie był pas ciągły, a ja tutaj miałem skręcić w prawo. Zdziwiłbyś, jakie są nowe autosany. No to bym się zdziwił, Piotrek, bo mam wrażenie, że te autosany to taka... taka epoka, wiesz... 2 do tyłu, muszę zrobić przerwę. No to mówiłem, że będą marudzić. No koreczki mamy już tutaj. Wjeżdżamy do Ostrawy.
Nie, nie, no Wiktor nie jest darmowy. Zresztą niewiele gier jest darmowych. Bardziej kolejowych. Typu maszyna, typu Open Race to są darmowe w sumie gry. A reszta no to tak nie za bardzo darmowe. No tutaj nawet powiem wam fajnie to zrobili. Pewnie najgorsze co można robić to wspomaga się energetykami. Nie dość, że rozwalasz zdrowie, to efekt na 15 minut. Tak! Dokładnie, Peli. No właśnie badania robili, tak? Żeby to nie jest gdzieś tam, że temu się wydaje, a temu się nie wydaje, że tak jest, tylko że oni robili badania i wszyscy mieli zjazd po iluś tam minutach. Tylko jeden dłużej, drugi krócej. I to samo po kawie, że kawa też przez jakiś tam czas działa, pobudza, a później jest zjazd, nie? I jeszcze gorzej się można powiedzieć, że chce spać. Warius, mam znajomego kierowcę w motosporcie Red Bulla, to im zakazują przed wyścigami pić energole. No widzisz, kurde, czyli w tej teorii jest prawda, z tego co piszesz też, między innymi. Kurde, jeździłem 3 lata busami z Plandeką i wiecie co dają Tigery, czy kawa, a nawet z kolą? Gówno. Nikt z nas nie oszuka organizmu zmęczenia i tym podobne. Dokładnie, no właśnie, Kuri, potwierdzasz to samo co ja i czytałem, i to, co tam jeszcze inni piszą wyżej. Chlawli nad razy. No tak, tam tą cysterną takiego. Ale zobaczcie, tutaj miasto całkiem fajnie zrobione. A jesteśmy w Ostrawie, w Czechach. Piotrek, właśnie w USA są takie kostki na każdej autostradzie, że jak ktoś zjedzie z pasa, to trzęsie pojazdem. Znaczy u nas też są, zapewne nie wszędzie, nie na każdym odcinku, ale po kilku jeździłem i są. Głównie prawy pas, tak, wali ostatnio. Środkowy nie, ale chyba te zewnętrzne, lewy, prawy. Lewy zewnętrzny i prawy, też prawej strony zewnętrzny. To są te kosteczki takie, jak zjeżdżasz, żeby nie zasnąć. Przydałoby się jeszcze w samochodach jakieś systemy, które na przykład, słuchajcie, dzisiaj elektroniki można w samochodach nawalić dużo. I tak te elektroniki walą dużo już do nowych samochodów. Słuchajcie, myślę, wydaje się, że taki system jest, albo można by było zrobić. To jest wykrywanie siatkówki oka, czyli zasypianie. W sensie taki sensor, który by wykrywał oczy. Na przykład, czy ci się powieki nie zamykają, nie? Albo zbyt często, albo po prostu się zamykają, albo źrenice jakoś badają, czy ty nie... No bo organizm daje sygnały. Organizm daje sygnały, jak się jest zmęczony. No, puścisz, chłopie. No, dzięki. Także myślę, że taki system albo jest, tylko że nie zaimplementowany w samochodach, albo jest do zrobienia. W dzisiejszej dobie technologii myślę, że to jest spokojnie do zrobienia. Albo już takie coś istnieje, o czym ja mogę nie wiedzieć. Czekajcie, bo tutaj naprawdę jestem po raz pierwszy i ciekawie to wygląda. Matamet, fajny tunel. Nie, nie, w ogóle fajnie zrobione jest miasto tutaj, to mi się podoba, nie? Tutaj mamy zawrotkę. Dobra, pojedziemy sobie z tej. Może będzie troszkę ciasno, ale ja mam dosyć krótki autokar, to może się wyrobi. Piotr, jak tam życie? No, do przodu, do przodu. Odblokowałeś Ostrawę. No właśnie, bo ja tu nie byłem. Dobra. Skrzynia neutra, gasimy silnik. Kamil, ja niedaleko mieszkam w Ostrawie. Ja w ogóle w Ostrawie to byłem. Przejazdem.
W markecie jakimś byliśmy, coś tam kupowaliśmy, słuchajcie. A nie, nie, dobrze, dobrze. W Ostrawie byłem, bo robiliśmy zakupy, ale mieszkaliśmy jeszcze w Czechach, ale przed granicą z Austrią. Jadąc do Chorwacji. To było 3 lata temu bodajże. Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Dobra. Ciao. Musimy przyjąć pasażerów. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Jak zwykle. Moin. Sie wollen bestimmt wohl. Damian. Na podwójnej możesz śmigać 18, max 20 godzin. To jak oni mogli być wypoczęci, ale no jeździli, jechali we dwóch. Nie wiemy, przynajmniej ja nie słyszałem, aby było mówione a propos tej katastrofy teraz, która się wydarzyła w Chorwacji, czy oni robili przerwę. Znaczy ja nie dotarłem do takich informacji. Może nie szukałem specjalnie, ale czytałem tylko to, co było oficjalnie napisane. Wiem, że miał badania techniczne ważne ten autokar i podobno był sprawny technicznie. Natomiast, czy robili przerwę? Nie wiem. Wydawałoby się, że powinni robić, bo z Częstochowy do Chorwacji jest kawał drogi, więc przez ten czas podejrzewam, że był jakiś pewnie przystanek, no. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Ostrawie. I z tej Ostrawy teraz chciałbym wyjechać. Lecimy do Pragi. No to będzie długa trasa. Mam nadzieję, że niespodzianek nie będzie. Na razie udało mi się uniknąć, słuchajcie. Piotrek, jeszcze co? Dobry pomysł, żeby fotel wirował? Wibrował. Nie, wiesz co, Piotrek? Z wibrowaniem fotelu to mi się coś innego kojarzy, chyba niekoniecznie to, co powinno się kojarzyć. Nie wiem, no wiesz, każdy pomysł byłby dobry, który by powodował to, że... nie dojdzie do tragedii, nie? Aha, jeszcze tego nie kliknąłem. Dobra. Rozpocznij jazdę. Kurik, wiek kierowcy nie ma znaczenia. Zgadzam się. Oczywiście, że ja zgadzam się z tym. Wiek kierowcy nie ma żadnego znaczenia, ale może mieć znaczenie. Ja wiem, że teraz sobie tak, słuchajcie, troszkę zaprzeczam. Kurde, co on tak dziwnie jest obcięty? Ale może mieć znaczenie, wiesz, to, że nie ma, przede wszystkim przeważnie nie ma, ale może być. Forco, no po Czechach jesteśmy, w Czechach, tylko tutaj ten język, nie? Jesteśmy tak, Czechy, są Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, coś jeszcze? Austria, mówiłem, tak? No jest trochę tych krajów. Fajnie, jakby będzie Polska. Może kiedyś będzie. Słowacja jest tutaj, Węgry są, Słowenia, Włochy olbrzymie, Hiszpania olbrzymia, Chorwacja właśnie i całe Bałkany. Jest, mają tu jeszcze co robić, słuchajcie, to mają na 10 lat roboty. Jakub, skąd masz te informacje? Informacje potwierdziła prokuratura regionalna w Warasztynie. No czyli jednak to, co pisali parę godzin wcześniej, bo to pisali dziś już koło 17 były te informacje, czytałem. Czyli się potwierdziły, czyli ten drugi kierowca również nie przeżył wypadku, no ale prawdopodobnie on siedział z przodu tak samo, chociaż nie będę spekulował, no mi się wydaje, że siedział z przodu, ale też mógł siedzieć, nie wiem, gdzieś po środku, cholera wie, no niemniej jednak bardzo szkoda, przykra, kolejna osoba, czyli już 13 tego tragicznego zdarzenia. No widzicie, od czasu do czasu takie
fatalne zdarzenia mają miejsce. Tak samo jak właśnie ten wypadek w Grenoblu, co spadł, można powiedzieć, z przepaści ten autobus. Też fatalny wypadek. No ale one się od czasu do czasu dzieją, tak? Że to nie jest, na szczęście to nie jest co roku, słuchajcie. To się nie dzieje zbyt często. No ale splot niekorzystnych też zdarzeń no powoduje to, że dostanę za krzepicę, ktoś tu pisze. W sensie nie, ten pasażer. Się dzieje, no i się zadział niestety. Ale wiecie co, taki splot niekorzystnych zdarzeń dzieje się również w lotnictwie. Często nie tylko jeden przypadek, nie tylko ten jeden błąd ludzki, chociaż może być, że jest jeden, ale często jest splot jakichś niekorzystnych zdarzeń. Jak to się wszystko razem połączy w danym miejscu, w danym czasie, w danym miejscu, no dobrze powiedziałem, w danym miejscu i w danym czasie, to wtedy, słuchajcie, no właśnie dochodzi znowu do jakiejś tam fatalnej pomyłki. Był taki wielki też, może kojarzycie, jak ktoś z lotnictwa pamięta, to było chyba na Teneryfie, dwa jumbo jety, jeden z tam chyba na rozbiegu, czy drugi lądował, jakoś tak to było. To była jakaś warunki zemdlenia, jeden coś źle usłyszał, podobno ten, jak on się nazywał, oficer, pierwszy oficer usłyszał dobrze, ale bał się zwrócić uwagę kapitanowi, bo on starszy wiekiem, bo on starszy doświadczeniem, więc co mu będzie zwracał uwagę. No i tamten zaczęli rozbieg i dwa jumbo jety się na pasie trafiły i tam było też chyba nie olbrzymia liczba zabitych. No widzicie, no, splot takich dziwnych jakichś zdarzeń się pojawi. Tam jeszcze właśnie mgła dochodziła, słaba widoczność. Gdyby było słonecznie, to on by go widział, a tam go nie widział, po prostu była mgła. No właśnie, i jak się złoży kilka rzeczy niekorzystnie, przekraczasz prędkość 80. Przepraszam, nie zauważyłem, już zwalniamy. I później się dzieją takie różne bardzo przykre rzeczy. Katolka. Grenoble pod zakaz wjechał, no a ja tam Jakubek, z tego co ja kojarzę, chociaż to było dawno, nie czytałem tego, znaczy nie, no wtedy czytałem, tylko z tego co ja kojarzę, to on tam, kierowca, miał problemy z opanowaniem autokaru, zjeżdżał z góry i przegrzał hamulce i spadł dlatego z tej przepaści w dół, nie był nauczony jazdy po górach i hamował normalnie zasadniczym hamulcem, a nie robił tego retarderem, hamulcem silnikowym, więc z tego co ja pamiętam, to w Grenoble to była taka przyczyna tego zdarzenia, a nie wjazd pod zakaz. Ale to, kurde, wiecie co, musiałbym sobie to cofnąć gdzieś i doczytać, jak to tam wyglądało. Z tego co kojarzę, to tak właśnie było. No, cześć, witaj, Jakub. Kuri, tak, facet znał ten temat, o czym mówisz, no właśnie. Piotr, KLM. KLM i, no pewnie nie pamiętam, jeszcze jakaś linia KLM, coś jeszcze tam, Piotr, było na tym pasie. Najgorzej, że drugi nie może spać, kiedy ten tamten jedzie. No, Maciej, tak, to może być problem, nie? Zgadza się. Tak, to może być problem. Jest obsada dwóch kierowców, wszystko fajnie, wszystko zgodne z przepisami. Ale co z tego, jak ten jeden nie jest w stanie wypocząć? Na pewno wiecie, że w lotnictwie też są samoloty długodystansowe, jak lecą po 11, 12, 14 godzin. To samoloty długodystansowo, szerokokadłubowe mają miejsce dla, w ogóle nie tylko dla pilota, ale i dla załogi. Załoga też wypoczywa się, podmienia. Stewardesy, jak i personel lecący mają kajuty takie i czekajcie, ja bym tylko wjechał na ten, o, tutaj gdzieś mam, a propos, patrzcie, ale trafiłem,
będę zjeżdżał. I oni mogą wypocząć, i oni tam sobie jadą i sobie śpią. Słuchajcie, lepiej bądź gorzej, ale ileś tam sobie tych godzin są w stanie odespać. W sumie powiem wam, latam dosyć często tym samolotem, to nie wiem, ja tam nie mam jakichś problemów z zaśnięciem w samolocie. Jak już sobie samolot wleci na przelotową, to tak jednostajnie w sumie te silniki chodzą. Taki warkot jest jak odkurzacza trochę. No i można spokojnie zasnąć. No. W autokarze może faktycznie być na dłuższą metę gorzej. Ja staram się autokarami na tak długie trasy nie jeździć, bo to jest po prostu dla mnie niekomfortowe mocno. Ale wiem, że ludzie jeżdżą i okej. Okay. Ja jeżeli mam dłuższe dystanse, to ja wolę samolotem lecieć. 2-3 godziny i wysiadam. Dobra, jak to było, to chyba trzeba było wysiąść, nie? Sebastian, wtedy się hamulce przegrzały. No, czyli dobrze mówiłem. Tak, czyli dobrze pamiętam po prostu. Przegrzały się hamulce, kierowca hamował hamulcem zasadniczym. I w związku z tym one się przegrzały, nie miały skuteczności hamowania. Rozpędem z góry zjechał, przeleciał przez bariery i autokar spadł w przepaść. Tak było w Grenoble, nie? Tam wyszło to, że ten kierowca po prostu nie umiał w sumie obsługiwać tego autobusu. O ile jazda jakoś mu tam szła po prostym, to już w górach się gubił, tak? No ale widzicie, no to ono bywa tak, no. Dobra, pauza jest zrobiona. Teraz słuchajcie, tu jest, kto nie zna tego symulatora autobusu, to tutaj trzeba wszystkich, nie C, to tutaj trzeba wszystkich odklikać. Wszystkich pasażerów trzeba odklikać i sprawdzić, czy dokładnie akurat 19 pasażerów mam na pokładzie. To też właśnie robię, tutaj też jest toaleta, widzicie, w tym autokarze jest toaleta. Po prostu wszystkich odklikać, zobaczyć, czy są wszyscy. No są, elegancko. Jest, odprawa jest zrobiona. Forson chyba był KLM. Japońskie lub chińskie linie lotnicze. Ja nie wiem, czy amerykańskie jakieś nie były, no ale dobra. To mniejsza o większość już. No ale wiemy, o czym mówimy, tak? Dobra, zamykamy sobie drzwi. Panam! No to amerykańska linia. Panam i KLM. Jakub dobrze pisze. To był Panam i KLM. Tak, wtedy. Dokładnie. Dokładnie tak było. Dobrze. No i już można ruszać. To jest właśnie 320 km do Pragi nam zostały. Dobrze, kierunkowskaz tu odbija. Nie pamiętam, chyba nie odbijał kiedyś. Jakubek, koło mnie za czasów komuny mi ojciec opowiadał, że w pewnej lokalnej drodze zjeżdżał star albo jecz załadowany drewnem i nie wyhamował, bo było ostro z góry, spadł z wiaduktu na tor. No tylko, że star nie miał systemów typu retarder albo hamowanie silnikiem. Czy hamowanie silnikiem to można zrobić na skrzyni manualnej też, nie? To trzeba wiedzieć, że to trzeba zrobić, a nie jak często pamiętam wielu kierowców. Kurne, ja pamiętam kiedyś jechałem, jeszcze jak byłem z Czaw, z jakiejś kolonii wracałem. To taki był ambitny kierowca, nie, słuchajcie, w zasadzie oszczędny. Taki był oszczędny kierowca, że jak była właśnie tak, teraz jak sobie zjeżdżam z góry w tym momencie, to on, wyobraźcie sobie, wyłączał silnik. Taki był ambitny, nie? Tylko, że te stare autokary, te jelcze autosany,
no to miały wspomaganie na pompie, nie? Czyli jak działał silnik, to je było wspomaganie. Jak nie było, no to już musiał tą kierownicą, siłą ludzkich mięśni napitalać. No ale jak była tam droga w miarę prosta, ja to pamiętam tam, to było gdzieś tam za Beskidem Śląskim, gdzie tam kiedyś z kolonii wracało, to on właśnie, to on tak robił. Wyłączał normalnie, słuchajcie, silnik i na luzie sobie pomykał z górki, taki parę kilometrów ta górka miała. Tacy byli ambitni, nie? No ja to mam akurat z reala, także wiem, bo ja to sam widziałem, przerażony byłem, jeszcze jako wtedy młody chłopak. No ale tak było. Tylko, że to było dawno temu. Bercia, to był KLM-y panom. Tak, tak, Barcia, dokładnie, tak, tak było. Andrzej, hamulce, witam. Hamulce hamulcami, ale autokar nie miał zezwolenia na poruszenie się tą drogą. Andrzej, coś szerzej możesz napisać, co to znaczy nie miał? To jest zwykła droga, to jest, była zwykła autostrada, więc nie bardzo wiem, jak to nie miał zgody. Jakiej zgody znowu nie miał? Jakiego zezwolenia nie miał? To jest zwykła autostrada chorwacka i całkiem dobra, naprawdę, tylko że kręta dosyć. Ale i wszystkie tam zabezpieczenia, barierki były. Tylko właśnie ten niefartownie na łuku akurat on przed barierkami się zmieścił i wyleciał. Z tego co widziałem, jak były analiza, w którym momencie zjechał, to on zjechał właśnie, jak jest barierka, to on przed tą barierką jeszcze zdążył niestety na prawo zjechać. Tak niefartownie. No mówię, jakby wjechał 5 metrów dalej, to by się od tej bariery odbił, nie? I by się obudził. Znaczy nie wiem, czy obudził, czy zasnął, czy zasłabł. Nie wiem, nie chcę wyrować wyroków, ale no co, by się, no nie wiem, coś by się wydarzyło może, tak? Gdyby w te barierki przeszorował z prawej strony, a on zdążył przed tymi barierkami. Ciema groki. Pana z Ameryki, no tak, tak. Ciema Blake. Mieli polecenie z... ja wiem, wiesz co? Jakby spalił 2 litry więcej, to co? Aby go wywalili, myślisz? Te resztę z własnego portfela. Czy ja wiem? Nie wiem, tego to nie wiem. Być może tak było. Tylko, dobra, ale z drugiej strony pomyśl, jakie to jest niebezpieczeństwo. Jak gościu trzymał kierownicę bez wspomagania, tak? Jak cokolwiek mu wyleci, to jest koniec. To tyle, co tam ruszy kawałek tą kierownicą. Hamowanie tak samo. Już mamy tu ciężarówkę, więc możemy tutaj mocniej sobie docisnąć. Tu jest już stuwa. Nie, jak się już rozboja ten autokar, to jedzie. Czasami tutaj ta pogoda tak jakoś dziwnie oddziałuje w tej becie. Odświeża się tak segmentami. Mi się wydaje, że kiedyś było lepiej. Jeśli chodzi o samego już Fernbusa, jak sobie tu jedziemy i rozmawiamy na przeróżne tematy, ale dzisiaj takie naprawdę bardzo poważne tematy. Dzisiaj, nie, słuchajcie, no bez śmiechów dzisiaj no nie wypada w ogóle. W związku z tą totalną tragedią, która się wydarzyła, tutaj sobie żartów jakichś robić. Nie, dzisiaj po prostu ja też nie mam na to żadnej chęci. No, oczywiście dowiedziałem się też o tym w sobotę, tak? I to w sobotę rano. No, już gdzieś tak w okolicy śniadania. No więc... tragedia, no tragedia. I to jeszcze mówię, jechałem po tej samej drodze, w której nastąpił ten wypadek. Dwukrotnie i znam tą drogę, mówię, żebym myślał, że może jakaś słaba była, może, no ale nie, no naprawdę akurat tamte odcinki były całkiem spokojne, całkiem niezłe, całkiem, to jakieś ograniczenie, bo musiałem się...
Tym bardziej właśnie byłem zdziwiony, że na takim odcinku drogi, tylko jak przeczytałem godzinę tego zdarzenia, no to tak jak gdyby mi się troszkę coś tam ponasuwało już, nie? Lecimy do Pragi, 226 km jeszcze. Dobra, dobra, już widzę, zjeżdżam. Andrzej, chodziło mi o wypadek Grenoble. Czekajcie teraz, lewy pas, Praha. Lecimy na Prahę. Bo na tych autostradach TMO jest tak, że zawsze dwa pasy lecą lewe na wprost, a te dwa zazwyczaj skręcają właśnie na górę. Już mamy stówkę. A nie wiem, w ogóle jeśli chodzi o konsolę, tutaj Adrian, ja ci nie odpowiem, nie, i nie interesuję się ja osobiście konsolami i tytułami na konsolę, więc nie wiem. Niektóre tytuły, te co są na PC, czy działają na konsolę, a niektóre w ogóle ich nie ma. Nie, także nie wiem. Po prostu nie wiem. Może ktoś z widzów dzisiejszego spotkania naszego wie, to ci odpowie, czy na konsolę jest na przykład Fermus. Ale ja nie wiem, więc się nie odpowiem. Znowu 80, no tak. Znowu jest stówka. Blake, dzisiaj przeleciłem się pierwszy raz z Feniksem, nie wiedziałem, że jest jakiś samolot, może być tak realistyczny. Tak, Blake, przy tym samolocie, to a propos tylko, mamy taki temat, jaki mamy dzisiaj, przykry, ale odpowiem Ci na te Twoje pytanie. Tak, samolot Feniks Airbus A320 MFS-a był robiony przez, z tego co wiem, też przez był opiniowany przez prawdziwych pilotów tego samolotu i mechaników, także tego samolotu, także wiesz, to jest jeden z lepszych zrobionych modeli w ogóle. Fenix nawet niektórzy mówią, że jest lepszy od PMDG. Niektórzy. Forcon mój dziadek pracował w SKR. Nie wiem, co to jest SKR, ale dobra, nieważne. I woził materiały na te w Topczycach. Powiadał, jak spalił poniżej normy, to musiał płacić za paliwo. Nie, no, bardzo możliwe, że tak było w tamtych czasach, głównie w czasach PRL-owskich. Kierowcy musieli dopłacać do jakichś tam nadwyżek tego paliwa z własnej kieszeni. No i robili cuda na kiju, żeby tego nie było, nie? Bardziej też te stare samochody, stare Jelcze, autosane i tego typu pojazdy nie miały jakichś żadnych zaawansowanych systemów, nawet ABS-u nie miały. Chociaż później jakieś tam już chyba te końcówki to wiem, że tam jakieś silniki Mercedesa były już później amortowane w jakichś Jelczach, no to chyba te ABS-y już później były, no i tak dalej, więc ale to już końcówki serii jakie były. Siema Gawra, witam Cię serdecznie, jak tam żyjesz, co porabiasz? Zielony, no cześć, witaj, w moim zdaniu Pultukera powinni zainstalować urządzenia podobne do SHP w lokomotywach, ale na zasadzie samego dźwięku, bez awaryjnego, kocham. No nie jest głupi pomysł, powiem Ci Zielony, to nie byłby głupi pomysł, ja wiem, że kierowcy by się pewnie na to wkurzali. Podejrzewam, żeby znaleźć jakiś zaraz sposób, żeby to, wiesz, obejść, jak ktoś wymyśli, to też ktoś wymyśli, jak to obejść, nie? Często tak bywa. Ale powiem Ci, że taki pomysł na to, aby nie zasnąć za kierownicą, jadąc na długich trasach, a często monotonnych właśnie, typu autostrady drugie ekspresowe, gdzie się one nie krzyżują, gdzie nie ma świata, gdzie nie musi się zatrzymywać i się koncentrować, powiem Ci, że to byłby dobry sposób, Zielony, nie głupi na pewno, tak? Można by było to jakoś tam dopracować już pod typowo na przykład pod jakieś autokary, albo może i ciężarówki, bo te ciężarówki też się tłuką często, chyba częściej niż autokary, znacznie chyba częściej. Więc takie SHP samoczynny, może nie hamulec, żeby nie hamował, ale jakiś, nie wiem, brzęczek, czy załącza wibracje na kierownicy, byłoby to spoko, nie?
to pewno by to, podejrzewam, pomogło. I tak to zrobić, żeby się tego nie dało obejść, nie? Czy po prostu musi kliknąć, czy na kierownicy, czy ma guzik jakiś, który musi przy... Nie... No tak, żeby jego reakcja była cały czas zachowana. Także zielony, kurde, to naprawdę nie jest głupi pomysł. Moim zdaniem też. I tak jest Firebase, tak jest. Nie no, Blake, spoko. Jedno zdanie ci odpowiedziałem i jak gdyby dzisiaj już nie ciągnijmy tematu samego. Nie ciągnijmy dzisiaj żadnego tematu samolotów już. Na samoloty przyjdzie czas. A Ursusem Forcem, czyli on właśnie traktorem. No ale to wiesz, to mniejszą większość. Czy traktorem, czy jelczem, czy autosanem. Pewnie zasady były podobne. No, Matrix zastanawiałem się na tym, ale to może nie dzisiaj temat na samoloty. Znaczy, zresztą będę miał inny temat, nie? Także jeśli chodzi o samoloty, no, niedługo się dowiecie, za jakiś czas. Gawra z roboty, wróciłem teraz czas do zajęć pozarobotnych. To są te najlepsze gawra pozarobotne. Tak zwany czuwak. Tak, Michał, no taki czuwak, tylko właśnie, żeby go przeszczepić w jakiś sposób. Ja nie mówię, że jeden do jednego i taki sam, żeby musiałby być, ale coś na kształt tego, jaki jest na kolei, bo on tam się sprawdza przecież, nie? Trzeba tam zachować czujność, prowadząc pociąg. Nie ma znaczenia, czy towarowy, czy osobowy, po prostu jadąc koleją, a prowadząc takie składy, musisz być czujny. Koniec. I ja widzę do tego drogę, słuchajcie, że mogłoby to być zaimplementowane do właśnie takiego, takich przewozów drogowych, nie tylko osobowych, ale też ciężarowych. Na przykład jak jedzie cysterka, tak, z paliwem, drugi wiezie na przykład paletę akumulatorów tutaj w tym, nie, w tej naczepie, ja wiozę ludzi. I tu się wszędzie taki czuwak przydał, że jak przysnę, albo nie daj Boże, na przykład tracę koncentrację, oglądam coś, a tu już nagle hamują, a ja się tam patrzyłem. Powiem wam tak, niestety ja miałem osobiście podobny, ja miałem stuczkę kiedyś, jeszcze jako młody kierowca, właśnie zapatrzyłem się w lewo. Zapatrzyłem się w lewo, bo stały dwa fajne motocykle. Naprawdę fajny, nie? Z fajnym wyposażeniem i z fajnymi prowadzącymi te motocykle. No, zapatrzyłem się, nie, jako jeszcze młody człowiek, tak powiedziałem. No, ale to był korek, więc ta prędkość też nie była duża. Zdążyłem dwójkę wbić. Tylko jak już obróciłem głowę na wprost, to już samochody stały. No i oczywiście zacząłem hamować, no ale nie udało się do końca dohamować. No i wjechałem w poprzedzający pojazd, oczywiście, wjeżdżając mu w zderzak. Tam dużych strat nie było, u niego zderzak, nie był zderzak. No ale to było moje roztargnienie, nie? Jakaś takiego forma czuwaka też by się, nie wiem, w osobówkach, może na kierownicy, żeby kliknąć jakiś guzik. Nie wiem, no coś, kurde, wiecie, no ja wiem, że wielu, nie wiem, 90% kierowców by się to nie podobało. Co oni wprowadzili, ale po co to? A to niepotrzebne. Tak jak kiedyś o pasach mówili, po co pasy są potrzebne? To tylko przeszkadza w ogóle, tak? Zresztą do dzisiaj pewnie są takie osoby, którym pasy przeszkadzają. Niemniej jednak, jak widzicie, jak ktoś jedzie w pasach, no to nie leci przez przednią szybę, nie? Albo się nie ma zbiórki wszystkich z przodu. Ale to są moje przemyślenia, słuchajcie, takie wolne, luźne. Na pewno w transporcie bym to widział, nie? Takiego czuwaka. Tak, Michał, grygam na kierownicy i mam trakiera. Przecież grę ledwo cię słychać. Dobrze, słuchajcie, skoro tak, to
Troszeczkę jeszcze ściszę i teraz mi tylko napiszcie. Napiszcie mi teraz, czy teraz będzie troszkę lepiej, a jak nie, to ja jeszcze bardziej grę przyciszę. Siema Jakub. Dobrze, dobrze, kurie, to napisz mi prywatnie na... Dobra, spoko. Może się nawet, kurie, kiedyś spotkamy, to może... jeszcze się z Damianem umówiłem, bo jeszcze z Damianem mam zaległy odcinek. Też z prawdziwym kierowcą autobusu miejskiego. Ale kurie, jak masz doświadczenie jakieś i chciałbyś zabrać głos na przykład, to tam za jakiś czas też możemy się na przykład na jakieś tam nagranie umówić. I wtedy mógłbyś na przykład powiedzieć również ze swojego doświadczenia. Jeżeli masz doświadczenie, no. Sebastian, no tak, tak, czyli przez te laski. Ale niemniej jednak to moje roztargnienie było, no. Ale w słusznej wierze. Natomiast wiecie, co jest dzisiaj plagą, ja wam powiem. Ja muszę przyznać, ja tego nie robię, dlatego że już w swoim samochodzie mam, raz, że mam zestaw głośno mówiący, taki interkom w samochodzie, a dwa, że mam telefon, zawsze mam podpięty pod Android Auto, także i tak mam telefon zblokowany, całe szczęście. Ja nie mówię, że jak wcześniej kiedyś tego nie robiłem, nie, czasami coś sprawdziłem, nie? Ale to też nie jadąc, tylko dziś jak stałem, jeżeli już, na światłach. Teraz tego nie robię, bo mam już podpięte. Ale teraz masakrycznie dużo ludzi jeździ z telefonami w ręku, kierowców. Masakrycznie kobiet, bardzo dużo, słuchajcie, bardzo, naprawdę, przerażająco. I ja bym nawet powiedział pół biedy, jeżeli to się dzieje w korku. Pół biedy, jak oni to robią na światłach, ale oni nie, jak jadą też z jakąś tam prędkością, to też siedzą czasami, też potrafią ten telefon obsługiwać jedną ręką. No nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to no po prostu to jest jakieś nagminne, czy się to robi, nie? W ostatnich czasach. Takie czasy, no ale jak to wpływa na generalnie na bezpieczeństwo wszystkich, bo nie tylko tej osoby, która jedzie, bo ta osoba właśnie w kogoś na pewno wjedzie, nie? Jeżeli już się coś wydarzy. O, i się widzieliście, jak się dziabnęły? Już nie wiadomo, czy ktoś we mnie zaraz nie wjedzie. Te dźwięki przypomnę mi startowanie samolotu. Nie, aż tak źle to nie jest. Lepiej wercia jest. Piotrek pisze, że też lepiej. Dobrze, no to tak zostawmy. Kamień, często osoba bez zapiętych pasów jest zagrożeniem dla innych. Tak, Kamień, tak. I tak właśnie jest. Zresztą można sobie poglądać na YouTubach, jest milion filmów. Jest milion filmów z crash testów, ze zderzeń. I są... przecież robione te badania, te crash testy z osobami również niezapiętymi. I przecież można zobaczyć sobie łatwo, co się dzieje, kiedy w osobówce, co się dzieje, kiedy ktoś nie ma zapiętych tych pasów. Co się... Na Pragę? Chyba tu zjeżdżamy już. No, tak gadu, jesteśmy już w Pradze. Co się dzieje, jak osoba jest bez pasów, ile ona przelatuje i bardzo często wylatuje w ogóle przed przednią szybę, nie? Przed przednią szybę leci do przodu. Jak z katapulty, jak z procy. Na pewno ktoś mi tam za chwilę powie, tak, ale są też przypadki, że jak ktoś pasów nie miał i było na przykład dachowanie, to uratowało mu to życie, bo wyleciał przez okno i wyleciał w trawę i przeżył. A jakby miał pasy, to by zginął w tym samochodzie, nie? No tak. Tylko to tak jak jest idź i wygraj w totolotka. No może 1 na 3 miliony ci się zdarzy, że taka sytuacja będzie. I akurat ten, który nie zapiął, akurat przeżyje. A ci, co mieli, nie przeżyją.
No może 1 na 3 miliony sytuacji tak będzie, nie? Ale jednak 2 miliony 999 tysięcy przypadków będzie tak, że ten, kto ma pas, to przeżyje. Także wiecie, no... Tak może być. Praga, 50 km. Jakoś takiego człowieka w otukarze sobie nie wyobrażam. A ja sobie, Damian, akurat wyobrażam. Wiesz? On nie musiałby być tak, że musiał gdzieś tam się sięgać, klikać gdzieś, wiesz? Nawet, wiesz co, na kierownicy, tutaj przy tym jakbyś go musiał kliknąć, nie? Jakiś czerwony taki guzik masz i go... Musisz go po prostu, na przykład, jak kierunkowskaz klikasz, nie? Chociaż kierunkowskaz to masz przy manetkach. No przy tempomacie tutaj, jak masz te manetki, o tu gdzieś na kierownicy. Nawet klikasz, wiesz. Na zasadzie, czy jesteś czujny. A ja właśnie sobie wyobrażam. Mitwas, siemaneczko, witam. Mitwas, jak zapraszasz, to wpadnę. Powiedz mi tylko, jaka linia, kiedy i jaki autobus i wezmę kamerę i idę do ciebie. Nagrywamy. Wercia, nie, telefon to jakaś zmora teraz. Dokładnie. Dokładnie tak. Znaczy, słuchajcie, żeby nie było. Nie tak, że my jesteśmy tutaj idealni i w ogóle tego nie robimy i ci, co robią, to są bardzo źli, a my tego nie robimy, w ogóle jesteśmy święci. Święci od papieża. Nie. Bo tak nie jest, no. Przecież bądźmy szczerzy, no tak nie jest. Ale wyciągając czasami wnioski z własnych doświadczeń albo z własnych głupot, które się zrobiło i się na przykład udało, i nam się udało, albo tego, co my widzimy akurat, albo, nie wiem, ktoś w naszej otoczeniu, albo znajomy, nie daj Boże, w rodzinie miał jakiś przykry wypadek, zdarzenie. I później czasami jakieś takie kwiatki dziwne wychodzą. A nie było tego, a ten pasa nie zapiął, a ten coś tam, nie? Nie daj Boże, już nie mówię alkoholu, nie? Po alkoholu to siekał. Nie, żeby nie wyszło, że ten odcinek jest jakiś taki, słuchajcie, jakiś, że my tutaj jakieś morały prawimy tylko i gadamy tylko, jak to powinno być idealnie i się nic nie działo. Dalej się będzie działo. Bo to ty będziesz jechał bezpiecznie, wszyscy będą poza pinami i wjedzie w ciebie w debil, który akurat jest pijany, nie miał pasów, słuchajcie, i jechał bez prawa jazdy, nie? Także to wiecie, to jak są przypadki i... No ale z drugiej strony, kiedy ty tak jedziesz, to daj jakąś szansę sobie dajesz, nie? Tak mi się wydaje. Dajesz sobie jakąś szansę na przeżycie. Większe. Chociaż. Trochę. Madamet, idę się umyć. Trzymaj się. O Jezus, jak jutro musisz wstać o 5.20. No to cię współczuję, chłopie. Znaczy ja muszę, ale też w rano, ale nie aż tak. W rano jak ty. Nie, to Mitwas, to napisz do mnie. To napisz do mnie w jakiejś prywatnej wiadomości, czy tam Facebooka, czy maila chcesz napisać. Dosłownie nawet w jednym zdaniu to napisz, czy dwa i dogadamy się. Wiecie co, my tutaj mamy gdzieś zjechać. A, ja tu byłem w Pradze, ja tu byłem. I pamiętam ten wjazd. Bo w Pradze to ja już tu byłem. Pamiętam ten wjazd, jak tu ciasno jest. No Piotrek, tak, to jest jakaś taka dziwna zależność, faktycznie osoby po alkoholu albo tak zwane pijaczki w cudzysłowie, jak mają jakieś zdarzenia czy upadki, przewrotki różnego rodzaju, to oni zazwyczaj, nie zawsze, zazwyczaj wychodzą z tego bez szwanku albo z obtarciami delikatnymi, no. No to jest ciekawe, nie? A człowiek, który gdzieś tam się pilnuje i tak dalej, okazuje się, że... No, że nie. Właśnie, że nie. To jest Praga. Jakub, to jest Praga. Czeska Praga. Nie ta Praga tutaj stolicowa.
są wysokie krawężniki w ogóle. Dobrze. Neutral. I gasimy. I zostanie nam... zostanie nam, jak jeszcze ktoś dotrwa w ogóle... Jeszcze nam zostanie jedno miasto w Czechach. Tak, jesteśmy w Pradze. Nie wiem, może ktoś poznaje. Tutaj dworzec wygląda jak dworzec kolejowy w ogóle. Fajnie wygląda. I jedziemy, moi drodzy, jeszcze z Pragi do Pilzna. Do Pilzna. Pilzno to mi się akurat z piwem kojarzy, powiem szczerze. Sud pilzneński się mówi. Sud pilzneński jako w zasadzie podstawa piwa. Bo to piwo się ze słodu robi, nie z kmielu, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dobra, więc jest to jeden z dodatków do piweczka. To nie jest dobry temat dzisiaj, znaczy piwo i prowadzenie autobusów, to się nie łączy. W ogóle samochodu. Słuchajcie, a propos, teraz mi się tak nasunęło, bo pamiętam, że dosłownie niedawno jakoś czytałem, że jest projekt, tylko nie wiem, czy ten projekt przeszedł, może wy się orientujecie, a propos konfiskaty samochodu po spożyciu alkoholu powyżej bodajże 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyżej 0,7 konfiskata samochodu, a jeżeli samochód nie jest twój, płacisz równowartość pojazdu z jakiejś tam tabelki. Matix, lecę do Warny. No to ja też do Warny, ja też do Warny lądowałem w tym roku. Takie malutkie lotnisko. Jak nie lądowałeś, to zobaczysz. Tomis, no to ja miałem taką sytuację, gdzie jakiś pijany facet na autostradzie zderzył się z autem mojego starszego brata. No i gościu ten, co wjechał, akurat przeżył. A niestety, brat, jak jego narzeczona, nie. No, przykre to jest, Thompson. Przykre bardzo. Ale widzisz, no niestety takie rzeczy się dzieją. Dlatego mówię, możesz być, możesz dbać, zabezpieczać się, zapinać pasy, ale jak wiedzie ci taki ćwok pijany, no to nie ma siły. Dobra, zamykamy. Mitzvahs. Ja teraz do roboty wróciłem. Po 5 tygodniach od kichnięcia zrobiłem 3 żebra. Od kichnięcia? To szkoda, tak bym powiedział, bo taka głupota, a jest Lipton. Od kichnięcia 3 żebra? Pierwsze słyszę. Mitzvahs, jesteś pierwszym człowiekiem, którego ja słyszę, że od kichnięcia ktoś złamał żebra. Nie, no serio. Jakiś dziwny przypadek. Bercia, moim zdaniem jest zbyt duże przyzwolenie na pewne zachowania na drodze. Ja jestem taka, że jak kierowca zawodowy zamiast skupić się na drodze, pisze SMS-y, to zwracam mu uwagę. A wielu zdaje, że jest ok. Wielu udaje, że jest ok. No to Bercia, to kurde, no to szacun dla ciebie, że tak robisz, że zwracasz uwagę, bo faktycznie wiele osób to by to olało. Nie, grałem kiedyś Kupson w Sim City. Chyba, że ten... Czekaj, bo to było Sim City i to drugie jeszcze, jak to się nazywało? Dobra, odpalamy autokarę. A, bo ja mu stacyjkę mu... Dobra, stacyjkę mu zgasiłem. Dobra, tu trzeba rozpocząć jazdę. Muszę się cofnąć, słuchajcie, na co wjechać do przodu, bo oni nie przyjadą. Kobita wjechała tutaj, rozumiem, w automacie, ręczy rowerem i ona już nie wie, co ma zrobić.
Nie no, przepraszam cię bardzo, ale nie chciałem, ale często tak bywa. Pako. Cześć, Pako. Kapiki leciło, minęło troszkę. Mówisz o Fernbusie, że wymaga czasu? Nie. Odpalasz, jedziesz. A, City Skylines. Ja w City Skylines grałem, tak. No i tutaj jest taki zakręt, zawsze się tu rysuje, nie? Zawsze się tu rysuje. Tutaj próbuję zawsze do krawężnika. To jest 90 stopni taki. Może tym razem się nie uda się nie porysować. No, chyba się udało. No może teraz. Ostatnio jechałeś Flixbusem z Warszawy, siedziałem z przodu. Kierowca z Ukrainy kierował. Oglądał sobie TikToka. No zajebiście. A trzeba było od razu dzwonić, kurde, Sebastian, na ten... na policję, że... Słuchaj, bo przez takiego gościa można zginąć, wiesz? Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo to albo mu zwrócić uwagę, a jak nie reaguje, to dzwonić od razu, nagrać go i zadzwonić na policję, nie? Telefonem go nagrać. I jestem ciekawy, co on by wtedy powiedział. Bercie, spoczko, wiem jakie jest. No, ja nie mówię, że zawsze, Bercie, no ale bywa, bywa. Cześć, Michał. Ja wiem, SimCity. Jaka była tam najnowsza wersja? Piątka? SimCity 5? Jak dobrze pamiętam. Ale nie, no te same miasta czeskie wyglądają, powiem wam, spoko, nie? To znaczy, troszkę mało takiego życia tutaj jest, jakby ludzi, nie? W ogóle prawie nie ma. Jakby takie miasto, znaczy trochę było, ale niewiele. Jakieś właśnie, jakiś rower, no może skuterów tutaj za dużo może nie ma, ale jakiś rower. Jakaś kobitka z wózkiem jakby przychodziła tutaj, nie? To miasto by jakoś tak żyło. Już ten ruch jest taki całkiem w miarę ogarnięty. Chociaż widzieliście dzisiaj parę kraks, które się na autostradzie działy. Na szczęście nie moje. Trzyma się Paweł w takim razie. Dobranoc, cześć. Do następnego, jak to się mówi. No i zostanie nam ostatnie miasto, Pilzno. Ja w Pilznie nie byłem, w realu. W Pradze czeskiej też nie byłem. Ja byłem tylko w Ostrawie. Tutaj od strony Cieszyna, tak? Te następne miasto, tam się przejeżdża, jedzie się na Chorwację. No to właśnie przez Ostrawę. No tu te mosty tutaj, tak, słynne. Jeden chyba z mostów to jest Karola Gustawa, dobrze pamiętam? Most Karola chyba, nie? Się tak nazywa. Nie byłem, ale tak słyszałem. Ostatnie SimCity nie miały numeru, mam wersję pudełkową. A, bez numeru było? Mhm. Red Redemption, chciałem powiedzieć. Nie grałem. Ale wiem, co to jest. Next, ja teraz z PKS-em jechałem do Zielonej Góry. 110 na godzinę na wąskiej krajówce, gdzie ruch jest gigantyczny, jak liczba zakrętów.
Kierowca bardziej interesował się przeglądaniem Facebooka i wiadomości. No widzicie, czyli wydajecie też wiarę temu, co dzisiaj tu było mówione, tak? Czyli kierowcy i zawodowi kierowcy zajmują się, są tak znudzeni tą jazdą, ich tak ta droga nie interesuje w zasadzie, dla nich już tyle, co oni widzieli, no, że muszą sobie umilać to Facebookiem, czy tam jakimś Instagramem, czy TikTokiem, czy innym gównem. A jeżeli się coś wydarzy, no to cierpią wszyscy w takim autokarze. Cierpią wszyscy. Sebastian, jeszcze kobieta się pytała go, gdzie jest toaleta. To nie wiedział, co to jest. A na zakręcie do Poznania. Wiesz co, ja ci powiem tak, my czasami możemy się z tego śmiać, ale ja wam powiem, że to, co ja słyszałem a propos tych działań wojennych, że Ruscy, którzy przychodzą, słuchajcie, z dalekiego wschodu, to oni toalet nie znają. U nich jest zazwyczaj dziura w ziemi, albo już jakaś latryna ewentualnie zbita. I też jest tak zwany narciarz, nie? U nich nie ma toalet, nie ma sedesów, nie ma pisuarów, nie ma czegoś takiego. I niestety część też pewnie jakiejś tam wschodniej Ukrainy też takie zacofanie też może mieć miejsce. I ja bym się tutaj, powiem ci Sebastian, tak może być, że on nie wiedział, co to jest toaleta, nie? Serio. Wiem, że to głupio wygląda, ale niestety taka może być prawda, nie? Zielony. Mój kuzyn kilka lat temu, w nowy róg, pokłócił się z dziewczyną i pychał do niej po procentach. Nie miał tego zbyt dużo, ale to wystarczyło, że nie opanował samochodu i co? I wylądował na łące. A to nic go nie nauczyło. No to widzisz. Ale są takie osoby, no niestety tutaj podaję się jeden przykład. Ja też znam jakieś tam inne przykłady, że osoby mają podobne rzeczy. Ja znam takiego jednego gościa, który strasznie zapieprzał samochodem, nie? Oczywiście BMW, te sprawy, nie? Bo to wiadomo, najszybszy samochód na świecie, tak? Będziesz miał wydatki. I strasznie zapieprzał. I któregoś razu, to była, pamiętam, BMW 5. I któregoś razu, słuchajcie, wchodził w łuk. Tylko oczywiście on nie wchodził w łuk normalnie, tylko oczywiście on musiał mieć dwa razy taką prędkość, jaka była dopuszczona. Czy mi jak było tam na łuku 60, to miał 120, nie? No, bo zawsze wchodził i wychodził. Tylko że jednego dnia nie wyszedł, bo było przyszronione było. No i go rzuciło. Poleciał tą BM-ką, słuchajcie, w drzewo, bokiem. I miał wieść jakiegoś kolegę chyba, ale ten kolega coś tam się spóźnił, nie zdążył i od strony prawej, czyli nie od strony kierowcy, a od strony pasażera, tą BM-ką zawinął się na drzewie. Przeżył, miał zadrapanie, jakieś tam boleści, tylko troszkę, obicia takie bardziej i przeżył. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jego ta sytuacja, no przeżył, ledwo przeżył, w sensie o mały włos przeżył, nie? I ta sytuacja go nie nauczyła. I on dalej zapieprzał. I dalej jeździ szybko. Dalej siedzi na autostradzie, na tak zwanej dupie komuś. Tak. No po prostu nic, totalnie go to nie nauczyło, nie? Może przez tydzień, może przez dwa. A później wrócił do normy. No tak było. Dzisiaj, Peter, późno, miałem dwie sprawy do załatwienia i dzisiaj późno byłem w domu, więc późno zacząłem. Michał, wczoraj wracałem z Warszawy do dziewczyny, zabrałem trzy osoby na BlaBlaCara. Na niedzielę nie było miejsc w pociągach. A no, wiesz, z drugiej strony mamy wakacje, tak?
milion ludzi, w cudzysłowie milion ludzi chce gdzieś tam wyjechać w góry, na Mazury, nad morze, wiesz, także wiem, że są pociągi przepełnione, to wiem, bo ktoś tam z mojej rodziny też jechał i tak też to wyglądało. To akurat wiem. I jeszcze spóźnienia łapały strasznie pociągi, także to też wiem. Piotrek, u nas z Morą jest to jedno, jak jeżdżą głąby lub dosłownie debile, telefonem nagrywają to, co stoi za płotem lotniska. Jak to widzę, to mnie... Nie, no dobrze, Piotrek, ale to jest zupełnie inny temat. No, nagrywanie telefonem za płoty lotniska, a to, co się dzieje na drogach naszych, to jest zupełnie inna rzecz. Siema, Paweł, bo cię chyba nie zauważyłem. Nexi, czy słyszałeś o zerwaniu trakcji w Opolu? Nie. Patrzcie, bo ja tutaj czytam czat i teraz za chwilę ja to spowoduję, ten wypadek. A, już jest okej. Tak, są opóźnienia i są opóźnienia duże na kolei, to ja wiem o tym. Wercian, niektórym facetom BMW odbiera chyba mózg. Dokładnie. Albo Wercia, albo oni mają taki mózg jak te BMW. Też taka jest opcja. To znaczy tak, ja nie mam nic do tych samochodów, nie? Tylko jakimś takim dziwnym trafem się składa, że jak ktoś ma BMW, nie zawsze też, bo wiem z własnego gdzieś tam, znaczy nie ze własnego, tylko z własnych gdzieś tam znajomych, dalszych znajomych, że tam ktoś ma BMW, no to jest okej, okay, nie? To nie, tak jak normalnie, jakby miał inny samochód. Ale przeważnie niestety ten BMW jakoś z magnesem, z siłą magnesu przyciąga, w cudzysłowie, debili, nie? Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I to tylko ta marka. I to zazwyczaj określone modele, też nie wszystkie, nie? Nie Mercedes, nie BMW, nie Audi, nie jakieś inne, tylko właśnie kurna BMW. Także powiem ci, Bercia, tam coś musi w tym być. To jest jakiś zaszyfrowany kod. Jest cisarniak, siemaneczko. Teraz podróż PKP to jakiś urlop. Zawalone te pociągi po brzegi. A jeszcze zmienili politykę sprzedawania tańszych biletów i się ludzie rzucają na miesiąc przed odjazdem. No ja na pilzno zjeżdżam. Wykupują te tańsze. A z tego co ja wiem, ten Sarniak to chyba na PKP to te tańsze bilety chyba skasowali w ogóle z wyprzedzeniem. One były kiedyś, ale teraz już ich chyba nie ma. Sebastian, teraz znowu będę jechał Flixbusem i też będę siedział z przodu. Będę testował. No potestuj, od kiedyś tam nam opowiesz, jak to wyglądało. Wiesz co, CB, Piotr już wyszły chyba z mody, przynajmniej ja ostatnio... CB u kogoś spotkać dzisiaj, to jest, u człowieku, to jest... prawie jakbyś wygrał w totolotka. Nie ma ludzi z CB już dzisiaj. To powiedzmy jeszcze 5 lat temu jakoś tam ledwo żyło. Dzisiaj ja nie widziałem żadnej już osoby od dłuższego czasu CB. Może zaraz gdzieś tam ktoś gdzieś przyjechał. Ale to też gdzieś tam z jakiś turysta, że tak powiem, z głębokiej Polski i to CB miał. Nie widziałem nikogo CB teraz już od dłuższego czasu. Fajny tu zjazd jest w ogóle. Tym pilznie. Nie, te czeky nie są zrobione najgorzej, powiem wam. I jeśli chodzi o studio TML i Fernusa samego. No już dojeżdżamy. Fortsonu mnie wielicka policja goni dresów i wszyscy się przenieśli na moją wieś. I się ścigałem po prostu i już jeden przeszedł rzekę? Poszedł w rzekę. Poszedł w rzekę. No ciekawe, ilu się zabije, nie? Nie życząc im tego oczywiście, ale niestety to do tego często prowadzi. Kupsio, ja kiedyś byłem w Albanii. Musiałem dojechać z lotniska do hotelowca. Kierowca pomimo dużego ruchu
Jechał ponad 100 km na zakręcie. Nie patrzył na telefon, ale jak wariat, więc uważaj na siebie. Ja pierdzielę. Współczuję, kolego. O, tutaj jakiś fajny ten, fajny taki, zobaczcie. Fajnie wygląda to nawet. Nie no, teraz powiem wam Fermusie, jak i w Debasie, a szczególnie w Debasie mi się bardzo dobrze jechało. Tutaj ta beta chyba, znaczy ona tutaj widać, że też jest, ten ruch jest poprawiony, ale ja tam w Debasie, jak ostatnio jechałem, nie miałem jeszcze żadnego wypadku, znaczy ruch nie miał wypadku, a tutaj dzisiaj, no nie wiem ile było, 3-4 na całym odcinku. Chyba zdarzeń na autostradzie było. No tu też większa prędkość, nie? Wercia, teraz możesz kupić bilet na miesiąc przed wyjazdem. Jest dynamiczna sprzedaż biletów. Ceny zmieniają się z minuty na minutę. No to widzisz, tego nawet nie wiedziałem. Bo jakiś czas temu się interesowałem biletem, chciałem jechać do Wrocławia. Ale nie było tej opcji wtedy. Dobra. Wiecie co? Kurde, muszę się to wbić. A tu jest centrum, a ja na centrum. No już jedź. Nie posiadam takiego matamat, nie posiadam. Nie, ten ruch tutaj jeszcze coś kaszami. Żeby teraz te nowoczesne autokary tyle dymiły, nie wydaje mi się. Bo jakby ze stara szła, z Wielcza, no to jeszcze bym wierzył, nie? Ale tyle spalin? Chyba, że to jest para wodna. To jeszcze bym wierzył. Euro 6. Tyle normalnie ten autokar wyrzuca z siebie, że coś niesamowitego. Nexi, no wiesz co, Debas jest, tak? Nie wiem, czy oglądałeś Nexi Debasa u mnie. Obejrzyj sobie tam, chyba z tydzień temu nagrywałem Debas. To jest autobus miejski w Berlinie, co prawda, ale jednak miejski. Nie, to sobie zobacz, jak to wygląda z tą grafiką. Z tą samą grafiką jest. Wiedicka policja, oni jeszcze jeżdżą polonezami Karo plus Jad. O Jezus, ja myślałem, że te samochody to już w muzeum stoją. Po moim mieście, słuchajcie, zaczęły jeździć, policja zaczęła jeździć samochodami elektrycznymi. Hyundai Kona elektryczna i ostatnio, czekajcie, jeszcze w jakimś elektryku widziałem. Hyundai Kona i coś jeszcze to było, nie pamiętam teraz. Jakiś drugi model elektryka. Już dziwnie ta droga tu idzie. Są dwa pasy? Dwa pasy schodzą się w jeden. Nieźle. Paweł, troszkę przesadzili ze spalinami. No to chyba znacznie przesadzili. Matyk, z tydzień temu, kiedy mój tata pojechał na pożarcie i na autostradzie oślepiło go słońce, nie zauważył kierowcy. Kierowca zahaczył go tylną chyba oponą, tak? I się zakręcił, walnął w mur, skasował Fiestę. Wiesz co, skasować samochód to nie jest jakiś tam, to nie jest jakiś ból straszny. Natomiast nie przeżyć wypadku to już jest ból. Więc chyba lepiej przeżyć i skasować samochód niż odwrotnie. Ja wiem, Kamil, ja wiem, dlatego staram się nie mówić, jak jest kamera na zewnątrz. No i dojeżdżamy już tutaj do Pilzna. Tu jest przystanek. Jakuba, tak, już wiem, już tutaj kolega nam napisał, że oficjalnie drugi kierowca niestety też zmarł w tym tragicznym zdarzeniu.
Także bardzo szkoda, liczba ofiar się powiększyła. Natomiast ja czytałem jeszcze a propos tych ofiar, że dwie osoby są w stanie krytycznym. Ja nie wiem, czy kierowca był w tej dwójce, czy nie był, ale było napisane, że jeszcze są dwie osoby w stanie i że stan ich się pogarsza. Więc to nie może, to może niestety nie być koniec, nie? Gdzie ja mam ten, kurde? Aha, z tamtej strony mam, dobrze. Proszę się? O, proszę. Fordson, czy ty na pewno żyjesz w Polsce? Tak. Nie jestem na Księżycu, nie. Nexi, miłego wieczoru. No trzymaj się, ja już też kończę właśnie, dojeżdżam już do ostatniego zaplanowanego dzisiaj, słuchajcie, przystanku osobowego. Powiedzmy, że to jest dalekobieżny. Wiedeń, Praga, Pilzno. Jeszcze w Ostrawie byliśmy. Przed czasem nie mogę uwierzyć. Kobieta w szoku jest. Tym bardziej, że jest Euro 6. No. A może to jest, wiesz, może to jest para wodna. Tego nie wiemy. No, Jakubas, tak, już ktoś pisał wcześniej. Kupsio, będziesz musiał obejrzeć sobie odcinek, wiesz co, już na spokojnie, on będzie zapis, z każdego live'a jest zapis, więc sobie zobaczysz. Dobra, moi drodzy, robimy tak, może ja przede wszystkim zgaszę silnik, bo tu będą punkty naliczone. Dobra, silnik jest zgaszony, trzeba ich wypuścić. Pilzno, Matamet. Pilzno. Dobra, i teraz pasażerowie powinni wyjść, chyba powinni, tak, wszyscy wyszli. I teraz kończymy wejść do autobusu. No i co? Ale ja chcę zakończyć. Wyloguj. O! Dobra. Nie, no dawno takiej trasy dobrej nie miałem, ale to chyba wiecie co, dzisiaj jechałem po prostu ostrożnie. Czasami tutaj jadę nieostrożnie, to muszę się przyznać i wtedy mam więcej tych zdarzeń takich. Tutaj dzisiaj naprawdę jestem pod wrażenia, jakoś odpoczynku, bo troszkę ich przeciągnąłem trochę. Kodeks drogowy, słuchajcie, kodeks drogowy jestem na plusie nawet, uszkodzenie mienia plus 5, czyli nie uszkodziłem, a nawet może być, że dodałem. Rannych pieszych nie miałem w ogóle, wypadków nie miałem w ogóle, kontroli radarowej też nie miałem. Także dzisiaj perfekto, dzisiaj normalnie perfekcyjna jazda. Słuchajcie, no dzisiaj możecie brać przykład, słuchajcie. Nie zawsze możecie brać, ale dzisiaj myślę, że daję, że technika jazdy powinna być ok. Ja wiem, przekroczenia tam delikatne były, ale fotoradar mnie nie złapał. No i... No, to się zbiera te doświadczenie, ale i się tam wpisujemy na taką listę, ale słuchajcie, to nie ma zbyt większego znaczenia. I teraz chyba na końcu jeszcze powinna być taka tabelka. Tutaj jest tabelka, tu są rankingi. Siema Arykowy, siema, na koniec przyszłaś. Peter Biskwit? Kurde. Już chłopak nie nagrywa, chociaż wrócił jakiś czas temu. Że nic o tym nie wiem. WB. O, to WB to ma dużo, widzę. A Pajek kiedyś jeździł, widzę. O. Matamet ma też wyżej jest. Deprawy. No ja jestem niżej. Widać, że ja mało jeżdżę tutaj po prostu. Ale dzisiaj kolejne punkty. Wiecie, ja parę razy robiłem tak, że jeździłem w Fernbusie i po zakończeniu jazdy wychodziłem z tej gry, nie dobijając tych punktów. 3-4 razy tak miałem. Nie dobijałem tych punktów. No tak to wygląda.
Dobrze, zamykamy, słuchajcie, do Fermusa kiedyś wrócę, na pewno, więc możecie być tego pewni. Mam nadzieję, że już nie będzie tak przykrych okoliczności jak dzisiaj, o których żeśmy dużo dosyć rozmawiali, rozbijaliśmy nawet różne takie dziwne, pochodne tematy. Nie chcę tu nic spekulować, jak to było i tak dalej, więc nie odbierajcie tego absolutnie w ten sposób, jeżeli ktoś w ogóle odbiera. I mam nadzieję, że chyba o czym żeśmy rozmawiali, nikogo chyba nie uraziło, mam nadzieję. A szczególnie tych osób, którym te osoby odeszły w bardzo nieciekawej sytuacji. Dobra. Moi drodzy, to ja wam bardzo dziękuję mimo wszystko za wspólne spędzenie czasu i wspólne rozmowy na tak ciężkie tematy. Tak jak mówię, nie wszyscy chcą podejmować te tematy, a ja jednak podejmuję. Ja nie pękam, nie wymiękam, bo czasami trzeba też o ciężkich tematach powiedzieć. Dobra, do usłyszenia, do następnego. Pozdrawiam was serdecznie. No i trzymajcie się, cześć.